Czołem kochani filmowcy of Master Online i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bycia reżopem. Chodzi o to, że jest ktoś, kto y, pracuje w ten sposób już od dłuższego czasu, kogo pracę ja osobiście bardzo chętnie podglądam, obserwuję, inspiruję się nimi i uważam, że powinniście je również znać. Y, jest to Michał Jagieło. Cześć Michale. Cześć, czołem wam. Y, słuchajcie, y, Michał kolejny, plus 5 do filmowania. Ja nie wiem jaka to jest zależność, że tak dużo jest tych Michałów, ale... No, Myślę, tak. że musimy sobie się z tym przyzwyczaić normalnie, do dlatego. Yy, powiedz mi, yy, od, od kiedy działasz w branży w ogóle? Wiesz co, w branży działam. Chyba zacznę od w sumie takiego wydarzenia, które bu, było moim jakby pierwszym zleceniem filmowym. E, to był rok 2010, był to sierpień, więc zaraz będzie 8 lat. No, już 8 będzie, lat, tak. Chodzi mi o to, że jak się wchodzi w ogóle twój reel, tak? zeszłoroczny, tak, 2017, tak? Tak, tak. No to, ten, to jest reel jako operatorski DOP przede wszystkim, tak? Czyli dyrektor fotografii, gdzie zarządzałeś tym, jak ten obrazek wygląda, tak? Tak jest. Okej, okay. i ten reel jest przepiękny. Po oh, pierwsze, to co zwracam uwagę bardzo, to jest bardzo taki kinowy ten look, i to jest pięknie uzyskane nie dlatego, że jest panorama, nie dlatego, że kolory są sprane, tylko dlatego, że temat, miejsce, scenografia, postacie, które tam macie, bohaterowie, to są świetni aktorzy. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Stąd też pytanie, to jeżeli w tym samym reelu, które te projekty były takie, że. Realizowałeś je od początku do końca w zasadzie sam albo z niewielką pomocą? Wiesz co? Teraz dokładnie nie pamiętam, bo ich tam chyba zawarłem z 30, natomiast pod samym reelem, który na przykład jest chyba, bo jest na YouTube i na Vimeo, ale są podpisy też, czy robiłem je sam, czy robiłem je z kimś. Natomiast zakładam, że zdecydowana większość to akurat było z tych projektów, które reżopowałem, czyli miałem ewentualnie kilku tam ludzi do pomocy, jak na przykład mój asystent Marian. Mariusz, pseudonim Marian, ale w większości przypadków, ja wiem pewnie 80%, to jest kiedy ja byłem i operatorem, i reżyserem, i być może jeszcze scenarzystą, montażystą na pewno. Pomazałem kolor, więc to są właśnie takie tego typu prace, nie? W większości przypadków na teorii, no tak. Czy, czy, zgodzisz się ze mną, że w zasadzie, no bo skąd, reżop to jest taki, nie wiem, odmiana, jak gdyby cinematograferska odmiana wideografera. Chodzi o to, że jak ktoś sensownie ogarnia temat, albo chce ogarniać temat filmu, tak, i obsługuje mhm. kamerę, wie, że dźwięk jest potrzebny, no to wie, że nie wszystko zrobi sam i dobiera sobie ludzi do pomocy. I w momencie, w którym są to osoby, które nie znają się tak dobrze, znaczycie, ta, ta jedna osoba, ten reżop, wie wszystko najlepiej. No bo on się w tym kształci i dobiera sobie asystę po prostu jako prac, ręce do pracy, ale sam musi wykonywać to wszystko sam, tak? Jak, jak fotograf trochę, nie? Pracując z, z modelką, nie? Krzyczymy za aparatu. W większości przypadków działasz jako DOP. Ok, tak. po prostu tak. masz, masz, dobierasz sobie po prostu tą przestrzeń, w której będziesz pracował, tak? Mhm. Światło, przede wszystkim światło, które jest genialne. Negatywne wypełnienie, które tam masz w tym. W tym w tym tle, na zasadzie, że nie walisz tego światła dużo, to jest niski klucz wszystko, dużo światła praktycznego, bardzo to jest fajne i warto na to zwrócić uwagę. Mhm. I opowiedz mi w takim razie, to nie, wyjdźmy od strony sprzętowej w takim razie, na czym pracujesz, na czym to robiłeś najczęściej? Wiesz co, najczęściej zwykle z uwagi na to, gdzie mieszkam też i jak to się wszystko odbywa, często robię plany tutaj w swojej okolicy, a mieszkam na ziemi lubuskiej, w samym środku, czyli w Świebodzinie. Kilka lat jeszcze mieszkałem pod Świebodzinem. Teraz nawet jakbym wszedł do sypialni, to z okna widzę naszą statuę. Ale żeby jakby nie, nie odbiegać za bardzo, to przez cztery pierwsze lata większość moich projektów była zrobiona na kanonie 5D Mark II z kilkoma obiektywami. Co to tam było? Najnudniejszy obiektyw świata, czyli 24-70, kanona ta LK. Ale też tam było... Potem na Samyangi chyba przeskoczyłem. Mm -hmm. I chyba te filmowe, te klasyczne z tego, wiesz, klasy typu tam 1500 zł używane Rokinony się kupowało gdzieś tam za 900 e, Potem jednak w 2014 roku e, szarpnąłem się po kilku wypożyczeniach na FS700, e, dlatego, że tam był S-Log i dlatego, że tam było slow motion jakoś. Bo kochałem to, można zobaczyć na kilku Teldyskach 2014 roku, że całe są po prostu w 200 klatkach zrobione, i teraz już na to nie mogę patrzeć, ale wtedy się podobało, e, więc to mm -hmm. był ten sprzęt ten bazowy. Mówię o kamerze i obiektywach, a teraz mam GH5. pana Sonika kupiłem, e, na którym też pracuję, a kupiłem go głównie dlatego, że z tych mniejszych kamer, tych tańszych, na co ja sobie mogę pozwolić, e, można wsadzić tam anamorficzny obiektyw. I w, w czym też się zakochałem dzięki mojemu koledze Marcinowi Golikowi. I to działa, nie? Akurat. Plus oczywiście to były wiesz, to tam właśnie... różne wypożyczenia w międzyczasie. To, czy, czy to Red, czy jakaś Aria Alexa, jak były jakieś większe projekty. Ale zdecydowana większość, 90 to jest właśnie na tym sprzęcie, który, który wymieniłem. Okej, okay, no właśnie zobacz, że fascynującą taką zależnością jest, że Wielu filmowców mówi, że najpierw się zakochali prawda, w slow motion. Ja mam dokładnie, przechodziłem ten sam etap, mhm. myślę, że dalej go przechodzę. Lubię. Kiedyś mówiłem coś takiego, że slow jak nie miałem kamery, prawda, Kama miałem kamerę, która nie kręci tam do 30 klatek maksymalnie, czyli kanała 6D, mhm. to, to twierdziłem, że slow motion jest dla tych, co nie potrafią trafić tematu wystarczająco długo, aby wszedł do montażu, mhm. wydłużać i dwukrotnie albo czterokrotnie najczęściej. Materiał. A jak już dostałem kamerę, która. Dostałem, no kupiłem kamerę, która, która daje możliwość tego, tego slow motion, to się nagle okazuje, że zupełnie in, inaczej to wygląda w stosunku do zwykłych filmów. Prawda? Że to nie jest to, że wymyśliliśmy sobie, że slow motion jest a, fajne, tylko ono w, rzeczywiście. Wyglądasz faktycznie inaczej, nie wiem, odczarowało się teraz? Teraz grasz częściej na, na normalnej prędkości? Znaczy, wiesz co, e, to polegało na tym, że akurat slow motion e, podobało mi się na zasadzie takiej, że było to bardzo łatwo osiągalne i ludziom się podobało, ale mi też był. Hmm, można było przenieść się trochę w inny świat akurat na jakiś czas, kiedy jeszcze tego nie było za dużo, oczywiście wiadomo, no ta technologia nie jest innowacyjna, natomiast na, natomiast na tym pułapie teledysków już z tymi mm, naszymi plastykami filmowymi, łatwo osiągalnymi, e, takim parafilmowymi, para z tych cyfrowych wszystkich kamer, to to dawało pewnej świeżości, natomiast e, odczerwałem się w taki sposób, że jednak jednak filmowość to jest 25 klatek, 24, jakkolwiek, ale ten właśnie real time nie, jest akurat bardzo filmowy i kiedy ktoś umie grać, mamy aktora, czy mamy na przykład wykonawcę, który potrafi e, grać jakąś rolę fabularną w teledysku i potrafi ją zagrać i da z siebie naprawdę dużo, to czemu grać to w slow-motion, kiedy on kiedy największy impact będzie, kiedy będzie to przedstawione? Ale miejsce. to jest świetne, świetne spostrzeżenie, czyli w zasadzie slow motion najlepiej działa na, na amatorów, tak? na ludzi, którzy nie wybrzmią dobrze, prawda? Tak, tak, nie uh -huh. zagrają dobrze roli to pomaga. i trzeba ich troszeczkę podbić wizualnie. Tak? Tak. Stąd na przykład 50 klatek czasem ratuje sytuację, kiedy, na kiedy zdarza się, że nie mamy aktorów, mamy tylko kogoś, kto amatorsko się tym ima i całkiem nieźle robi, ale jest dużo braków lub gra właśnie jakąś istotną rolę. Wokalista, raper, ktokolwiek, i yy, no, tutaj już mu 50 lat, jakby 200, okazuje się, że jest bardziej przekonujący. Mhm. Mm mm -hmm. W tym co robi. Eee, Kurcze, no to dobra. A mówisz, 24,70 miałeś pierwszy obiektyw, 2,8, nie? Znaczy, to był e, nie, nie, nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, tak? Bo tam miałem na początku, w ogóle mój pierwszy obiektyw, jaki miałem do lustrzanki którą kręciłem to był 35 mm i przy full frame'ie to było coś tak pięknego, ta tak. perspektywa plus ten, jak nie wiem, Buke, a to był jakiś obiektyw, nawet nie pamiętam co to było, hmm, chyba 2.0 kanona w, w plastiku, albo piękny do dzisiaj Plastikowy 2.0, 35 ona była w dwóch głównych wersjach, że 2-0 i 2-0 ze stabilizacją, to nie wiesz, która. A to chyba był ten bez stabilizacji, bo pamiętam, że nie miałem Aha. kasy, więc pewnie to był tamten. Okej, okay, okej. Okay. No, 35 to jest piękne filmowe takie tak. bardzo szkło, że można złapać troszkę więcej i się fajnie ta większa panorama łapie, jak dajemy szerszy obraz niż 16 na 9, tak? Tak, robi się fajna panorama, natomiast też, jako że to nie było 24, kiedy byłaby większa, ale przy 35 jeszcze ta perspektywa to odległości między obiektami, w szczególności przy portrecie. Dla mnie to była tak. rewelacja przy pełnej klatce. Lubiłem bardzo ten obiektyw, potem przesiadłem się na te magiczne 24-70, ponieważ nie robiłem tylko teledysków, wtedy jeszcze robiłem jakieś reportaże i tego typu rzeczy, więc to było potrzebne, nie? żeby zrobić tak, taką perspektywę, taką, inną, chociaż światło 2.8 już czasem nie dawało tej plastyki, którą chciałem, plus ten bukech w tym obiektywie był tak nudny, Naprawdę czasem na języku polskim w szkole się o wiele lepiej bawiłem, niż kręcąc z tym obiektywem. No ale. No, no, trzeba no, było. Tak, ja, ja miałem to samo, ja miałem pierwszą wersję Sigma 2470-28. Ona jeszcze nie dość, że miała słabe bokę, to jeszcze do tego była mydlana, prawda? Mm -hmm. Ona dochodziła do jakichś swoich ostrości dopiero na poziomie 4056, co już w ogóle zabijało tę nieostrość, a jeszcze do tego już była tak spracowana że ruszanie ostrością jeszcze w ogóle powodowało nie tyle oddychanie, co po prostu szarpanie kadrem, bo był już zluzowany ten, wow. te, te szkła w środku, no ale przepracował dosyć dużo i teraz jak przesiadam się mhm. na arty, to, to pięknie po prostu one są wykonane i, i no prawie tak jak elki, albo praktycznie tak jak elki, nie? Tak, nie słyszałem jeszcze, żeby ktokolwiek, kto używa artów, żeby na nie narzekał. Nie zdarzyło się jeszcze. Tylko w jednej sytuacji chyba arty mogą być słabe. Znajomy jechał gdzieś tam w dżunglę amazońską i przy różnych trudnych warunkach pogodowych one sobie nie radziły. W sensie zawiózł kilka obiektywów i arty miał dwa i dwa przyjechały po prostu zniszczone. E, że już tam dużo się chyba piachu i wilgoci dostał do nich. E, pozostałe tam miał jakieś, on na Nikonach e, jechał. To one mu działają do dziś, ale tamte nie przeżyły tej wyprawy, ale to jest jedyny mankament, jaki słyszałem. Tak, tych że nie mają, nie mają takich uszczelnień jak Elki, prawda? Tak, tak, Elki, czy tam, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywały te lepsze od Nikona, ale tak, tak dokładnie, tak. Okej, okay, a powiedz mi, no to te, yy, czekaj, czekaj, bo ja dobrze pamiętam, że jeszcze yy, FS-700 miałeś, tak, w międzyczasie? Tak, FS-700 miałem przez jakieś 3 lata albo 4, 3 lata chyba miałem, no. No, I, i miałeś z nim jakieś problemy albo miłe przeżycia? Jak ją oceniasz? Wiesz co, czy ja miałem z nim jakieś problemy? E, założyłem do, do niego metabonsa, żeby mieć taki, wiesz, i sterowanie do tej przesłoną i trochę jaśniej. E, to był ten speed booster metabonsa. I akurat, wiesz co, tam było dużo takich krzaków. Właśnie chyba one w wyniku założenia jego powstawały takie na mocnych kontrastach świetnych powiedzmy, jak miałem mocne kontrowe światło na postać. Eee, i tu takie aberracje powstawały straszne. Aberracje chromatyczne, tak? Tak że, tak. że te fiolety, tak? Na krawędziach. Tak. I to takie bardzo wyraźne, jakbyś po prostu wziął długopis czy ołówek i zarysował je. To był tak. ten jeden mankament eee, taki istotny. Ale to od speedu stara bardziej, nie? Bo to tak. była optyczna, nie matryca. Tak, to więc trochę zszedł na bok, ale to była ta jedna rzecz. A w samej FSC ergonomia chyba wiesz, była jakaś taka nie do końca praktyczna. Ten monitor u góry, wiadomo, pomsiłkowałem się jakimiś tam innymi, czy to Atomosa Atomos Szogunem 4K, czy może na przykład jakimś tam Lilliputem wcześniej. Natomiast, no ten monitor u góry był straszny. Bo już nie mogłeś sobie chwycić kamery gdzieś tu i zajrzeć, co robić w ogóle. E, więc wtedy wyrobiłem sobie nawyk opierania kamery na klatce piersiowej, czy gdzieś tu na brzuchu. E, mimo tego, że jest niewielki, chociaż rośnie. E, no to to były takie główne bankamenty, których teraz pamiętam. Ciężko się go wyważało na gimbalach czy na e, Steadicamie. Tak, no klockowaty, duży, ciężki, tak. niergonomiczny, tak, tak. tak to było to, ale szanuję, dużo pomogła mi zrobić ta kamera więc i była osiągalna w budżecie, to nie było wiesz 80 czy 90 tysięcy, kupiłem za to, nie wiem 25 chyba ona kosztowała tak, tak, około 24, 5 tak, dokładnie i służyła mi przez 3 lata, więc zrobiła swoje spoko, cieszę się no to czekaj, a co teraz y, zrobiłeś ostatnio na tej GH5 w takim razie jak już się na nią przesiadłeś, coś możemy zobaczyć? wiesz co, na GH5 ostatnio, bo ja ją mam od roku i teraz może te rzeczy, które mi bardziej się podobają do dziś no. Zrobiłem chyba w styczniu tego roku był taki teledysk zespołu Bibobit do piosenki Telefon. Okej, okay, znam, znam. Piękna rzecz, tak. No ale w ogóle to już pali licho, kurczę, wiesz co, tą puszkę, którą kręciliście, ale po prostu te światła, które tam są dałe, te fiolety, to ja przepraszam, tak przyskoczę trochę, ale skąd ten filtr na, 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 na świetle? Co to było? Znaczy... Tam światło było zrobione w dość prosty sposób, a i też jaka motywacja tego była. Piosenka no. opowiada o, o prostytutce, akurat. E, więc tak. to jest taki element, no, temat dość, dość trudny. Natomiast, jakby nie było, wiąże się to z jakąś erotyką i kobiecością, tylko powiedzmy w jakimś tam złamanym wymiarze. I e, i to miało być gdzieś powiedzmy w domyśle trzecia w nocy, czwarta w nocy, po robocie, kiedy ta dziewczyna jest w pracy, jest tą prostotutką i potem jednak wraca do postaci normalnej dziewczyny, która powiedzmy, o 12 pójdzie do sklepu, a o 13 pójdzie do swojej mamy się spotkać na kawę. I chciałem, żeby te barwy jednak, które są bliskie temu, czyli te fiolety, te różowe i ten niebieski, który na końcu się gdzieś tam też dostał, żeby one po prostu się pojawiły i trochę pulsowały, żeby ze sobą lekko walczyły, ale tak naprawdę powoli. A to były mhm. zwykłe, jakieś sceniczne ledowe lampy, które kolega, który takim oświetleniem się zajmuje, po prostu zdimerował w auto na jakiś tap tempo, nie pamiętam jakie. Schowaliśmy Czyli to były tak zwane ledowe pary, tak? tak? Tak, dokładnie. To były ledowe pary. Mieliśmy chyba trzy sztuki schowane. Jedną sztukę mieliśmy w, w przedpokoju, a potem dwie były w, w łazience. Tak, no, o ile dobrze pamiętam, no to, to... roku ale tak. Ale zobacz, bo to jest światło, które daje, jak gdyby, ta, ta szpilka jest dosyć wąska, tak zwana, nie? Bo jakby bardzo wąskie, wąska barwa, tak, tak? bardzo mhm. konkretna. I matryca, która sobie z tym poradziła, przecież tam nie ma, y, nieszczęść, to jest gładki obrazek, tam te, nie widać borderingu za bardzo. No, dla mnie to wygląda rewelacyjnie. To myślisz, że FS700 by sobie poradziło z tym? Wiesz, co myślę, że FS700 by sobie z tym poradziło, ponieważ sama GH5, bo ja nie mam tej wersji S, tylko tą trochę poprzednią z, z zeszłego roku. Aha. Ona ma dość niskie te swoje czułości możliwe. Taka sensowna, do której ja podbijam, to jest 800, żeby mi za dużo tych szumów w ciemnościach nie podeszło. Plus do okay. niej nie mam żadnego speed boostera zamontowanego, nic z tych rzeczy, więc nic mi tam nie, wiesz, nie rozjaśnia. E, idąc dalej, e, e, tak, no muszę, żeby sobie poradziła. Nie wiem dokładnie, jak wartości optyczne, chociaż. Znaczy, chodzi o plastykę, przepraszam. E, chociaż wiesz, na tą GH5 akurat kręciłem to w V-logu. Mm -hmm. e, założyłem na to trzy obiektywy, pod rząd. E, czyli tam był. Helios 55... Przepraszam, Helios 44 M2. Na to wtedy miałem jeszcze Sankora 16C, taki anamorficzny obiektyw. I na to mm -hmm. taką nakładkę Hardcore DNA, e, która sprawia... firmy, firmy Rectilux, która sprawia, że możemy po, e, jeden i drugi obiektyw wcześniej zamontowany dać na nieskończoność, a tutaj wtedy jednym pierścieniem sterować ostrością, bo w innym przypadku musielibyśmy dwoma pierścieniami naraz sterować, co jest karkołonne w tym przypadku. Czekaj, czekaj, to co ciekawa jest sprawa, znaczy to są jako działa jako obiektyw anamorficzny, tak na matrycy mikro 4 /3. Tak, bo dokładnie się sprawdziło to, bo jeszcze właśnie tam jest ta opcja 4/3, która jest cudowna akurat do tych działań, bo inaczej na 16:9 to byłoby ciężko zrobić, wiesz, obraz byłby mniej więcej taki, bo to jest akurat sanko 16C dwukrotnie, nie, spłaszcza, więc. Okej, okay, czyli Wratowe. na kwadrat, bardziej kwadratowej matrycy, on to spłaszcza, wy nie zmieniacie trybu zapisu, tylko on zapisuje dalej w swojej rozdzielczości, tak? Ale to nie, nie na Full HD, tylko tam w wyższej rozdzielczości. Tam jest podane 4K, tak się nazywa ta opcja, 4K anamorfik. No. Natomiast wyjściowa rozdzielczość to jest 3300 na szerokość z jakimś hakiem na 2, chyba 700 coś. Na wysoko. Czyli 4, 4 do 3, prawie, kwa, pra, prawie prostokąt, tak? Tak, tak. Prawie kwadrat chciałem tak. powiedzieć. Nawet, powiem Ci, teraz sobie włączyłem tą opcję do nakrywania, żeby łatwiej ten ten kwadracik, prostokącik uzyskać, się w siebie wykadrować. Okej, okay, czyli nagrywasz po prostu ściśnięty obraz rzeczywiście, a potem e, w jakiś sposób lekko stratnie, ale on jest rozciągnięty. Tak, tak, tam jest straty parę oczek, w zależności do jakiej rozdzielczości chcę wrócić, jeżeli chcę do 4K Akurat w takim kręceniu, to chyba tam 15% muszę rozszerzyć, o ile dobrze pamiętam. Co jednak wiesz, przy tym i tak trochę zniekształconym, zniszczonym obrazku, mi kompletnie nic nie psuje, nie? Tak naprawdę. Super. Bo i tego i tak nie, nie widać. Jak są jakieś szumy, to a nie chcę ich, to zakładam mid video, bo jednak te szumy z Giecha Piątki nie są jakieś takie najwspanialsze, ale po prostu nie. czasem pasują do obrazu. No, no i co, i to mi wystarczy, naprawdę, bo do teledysków wspaniała rzecz. Tam możemy bawić się formą, bawić się jakością. Tam są różne, wiesz, możliwości e, naciągania pewnych rzeczy, więc najbardziej fajna rzecz. A, a z innej bajki, w takim razie, znaczy, po pierwsze, to ja muszę sobie to wytestować. Nie mogę się kurczę, doczekać. A jak też, mogę ci by... pokazać, bo mam, tylko muszę podejść do regału. A pokaż, pokaż. No dobra, no nie. Słuchaj, wiesz co no to jest ten obiektyw? W sumie taki zestaw. Tutaj też pokażę może do kamery wszystkim mniej więcej jak to wygląda, żeby to nie wyleciało. Są trzy rzeczy na tym, jak widzisz. Jedna, to jest może cztery, czy będzie pięć nawet, ale to istotne są trzy. To jest normalnie. Potem tutaj jest obiektyw, ten właśnie Helios cały. No on jest Który ten, to jest Helios? To jest 85? M44-2, 442 ma 58 mm ogniskowo. M44-2, Tak, ze światłem no. 2.0. Bardzo fajne radzieckie tak. szkiełko, tylko tam nie było czegoś takiego jak kontrola jakości, zakładam, i każdy jest trochę inny, nie? Więc nie będzie dwóch jednakowych takich samych obiektywów i plastyk na tym szkle. Uchwyt, mhm. żeby połączyć jedno z drugim. Tu obecnie mam obiektyw. Tobie też tu pokażę. To jest kowa BNH, BNH, anamorficzna, która też jakby dwukrotnie rozciąga. Zwłaszcza w ten sposób, że jak to patrzy. A tutaj tak. no i bardzo istotna rzecz, którą produkuje jeden facet w garażu w Anglii, to jest firma Rectilux, a produkt się nazywa Hardcore DNA. I on sprawia, że możemy sobie. E, ostrzyć jednym pierścieniem, żeby nie musieć na tych dwóch obiektywach, jakby ostrzyć, nie, nie? I, no. e, i sprawia, że możemy bliżej też ostrzeć, bo ten obiektyw Kowa tutaj, anamorficzny, on ostrzy od metra 30, chyba metra 20, a z nim można ostrzeć od 0,7, więc spoko. I nie traci przez to żadnych wartości optycznych dzięki temu urządzeniu. Kosztuje około 1000 euro. Jakoś tak, dobrze pamiętam, kiedy to kosztuje 100 zł, a, a to kosztuje w zależności. Dwa lata temu, czy trzy lata temu, mogłeś to kupić za 2000 zł, teraz jak dojrzesz to za 5000, to jesteś szczęśliwy, nie? Może za 4, będzie fartem. więc. Okej, okay. i to jest mocowanie jako M42, tak? I to można podpinać zarówno do pełnej klatki, jak i do mikro 4 trzecie praktycznie, tak, tak? Tak, pasuje, pasuje, nie winietuje. 58 mm to jest chyba taka optymalna ta. E, a ogniskowa, która sprawia, że winiety nie ma przy tych anamorfikach, nie? Więc w porządku. Bo tak to by się pojawiła okay. winieta, bo to nakładasz na obiektyw jeden, na drugi. Jak tutaj miałbyś, powiedzmy, taking lens, czyli pierwszy obiektyw miałbyś o ogniskowej 24 mm, i założyłbyś na to tego samkora lub tą kowę, co mam, to mocna winieta by była. Więc trzeba to Okej, okay, rozumiem. I on, y, dzięki temu, że jest dosyć wąski, prawda, 58 jest dosyć wąska, no to nie łapie krawędzi obrazowania tak. z tego szerszego. Tak, dokładnie. Natomiast przez to, że to jest anamorficzne i, i jakby widzimy szerzej na boki, nie? Wtedy jest bardziej panoramiczne, ale perspektywę odległościową mamy dalej e, 58. I to jest fajne. O super, super. No to ja to chętnie, wiesz, wytestuję. No my pracujemy, wiesz, z jednej strony, jeżeli kamera jest ustawiona na Bardziej w tryby automatyczne, czy takie po prostu rzeczywiście się run and gun trzeba, no to jak jest, są arty 18, 35 i 50, 100, no to w dwóch szkłach masz pokryte wszystkie potrzebne, potrzebne ogniskowe. Nie? Tak. Jeżeli pracujemy na full frame, czy, czy w ogóle, jeżeli ktoś mnie pyta, jakie ogniskowe jest dobrze sobie pokryć, to ja mówię zawsze 35, 85, czyli mhm. 35 do planów pełnych, bo to jest. Wspaniała w ogóle na pierwszy obiektyw, chyba najlepsza, ogniskowa. Tak. I na drugi portretówka, żeby nie było zbytniej dystorsji. Kiedy się zbliżymy. I ty jak mówisz, że lubisz portrety z 35, to no, ja nie przepadam. Jestem ostrożna z bo Te policzki agnistro. takie są duże. Mhm. A, a ty teraz tak, I, i to byłyby te dwa. A teraz, jeżeli chcemy taką właśnie magiczną optykę. To okej, okay, to można po prostu założyć te radzieckie heliosy. Ja mam 58, właśnie 2.0, dwójkę, czwórkę, mm -hmm. piątkę. Tak, One mm -hmm. się różnią ilościami tych powłok, prawda, od, antyodblaskowych oraz faktyczną rozdzielczością. No, ta dwójka jest troszkę bardziej mydlana od piątki i czwórki. Nie wiem, czy zauważyłeś. Wiesz co, miałem chyba czwórkę jeszcze. Rozleciała mi się, bo źle coś zamontowałem, a ten przód jest zawsze cięższy i po prostu rozniszczyłem sobie piersienie. Na dostrości, bo tam, no polecam dokładnie. Ale ja nie widzę, ta dwójka, którą masz, to ona jest metalowa, prawda? Taka w metalowym korpusie. Tak, tak, to tak. No właśnie, bo dwójki były metalowe, a oni, te czwórka, piątka, ona jest bardziej metalowa, ale czuć, że ona jest taka bardziej yy, ruchliwa, nie? No, może dlatego mi się roz, ostatnio rozpadła. Nie płakałem, bo, no. sto, bo sto parę złotych, ale najgorzej że stało się to na planie zdjęciowym, na szczęście podczas pakowania się już przy wyjeździe. Okej. Okay. Więc to był fart. I, na którym filmie? Przy, przy czym? No, przy, no, właśnie, realizacji? no właśnie na tym telefonie. A na tym telefonie? No wiesz, się. Historia się zapętla. Tak. Dobra, i teraz y, to zapinasz. I teraz, czy jesteś w stanie sam obsługiwać ten obiektyw, czy potrzebujesz pomocy? E, muszę sam go obsługiwać. Często. W sensie e, fajnie by było mieć dodatkowego człowieka, który by mi ostrzył tę obiektywę, ponieważ o, ten Rectilux ma duży, duży pierścień obro, obrotu, większy niż tam zwykłe e, te fotograficzne obiektywy jak Sigma Art i tak dalej. Natomiast wiele planów jest, na które jadę, kiedy jest mój asystent, ale on na przykład zajmuje się czymś innym zupełnie. E, a ja już tyle planów przerobiłem, na tyle znam też swój sprzęt, że przy produkcjach, które wykonuję, jestem w stanie mieć kamerę na rigu i sobie sam ostrzyć. Wiadomo, nie zawsze będzie to tak, to tak wspaniałe, jakby siedział tam jakiś zdolny ostrzyciel, czy nawet mniej zdolny, i robiłby to za mnie, natomiast przez specyfikę pracy mojej plus tempo, które czasem jest wymagane, muszę tak umieć i tak robię. Więc daję sobie z okay, no tym to... Bo pracujesz jako reżab główny, prawda? Tak, ta? tak, tak, dokładnie. Ale zobacz, że to wynika też z tego, jak dobrze znasz swój sprzęt, prawda, że, że to nie jest tak, że bierzecie sprzęt z rentalu i trzeba sobie już radzić w, w parę osób najlepiej, tylko to jest twój sprzęt, który ty najlepiej znasz, nie? Tak. Właśnie to posiadanie sprzętu, które wynikło z trybu, jaki pracuje, i typ, jaki pracuję wynikało właśnie z posiadania sprzętu, w jedno z drugiego i jeszcze ta jakby geograficzna sytuacja, po prostu wszystko się zadzębiło i to właśnie dało taki efekt, że muszę te rzeczy umieć i teraz to ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo nie mogę być bardzo, bardzo obeznany w jednej dziedzinie, ale z drugiej strony mogę pomóc napisać scenariusz teraz, mogę pomóc coś wyreżyserować powiedzmy, zrobić zdjęcia, poświecić, wyostrzyć, wiesz znam te wszystkie rzeczy i to jest to jest jakaś wartość. Oczywiście, im więcej wiemy, tym mniej wiemy. Prawda? I no, no. jak miałem, nie wiem, swojego kanona 5D Mark II, od którego wszystkie te już jakby zlecenia się zaczęły, to myślałem, że zapiąłem obiektyw, mam puszkę, no i co więcej, nie? Przecież to podobno House'a tym nakręcili, tak? Dlaczego to nie wygląda jak Doktor House, nie? że były te sytuacje i... I potem i więcej się dowiaduję, i więcej, i więcej. Poglądałem teraz też właśnie, chociażby dzisiaj z Michałem e, twój wywiad, natomiast Michał od koloryzacji zapomniałem jak się nazywał niestety. Michał Środek. Tak, dokładnie. Ja zacząłem oglądać i nagle patrzę 40 minut oglądania, nie? I, ale już parę ciekawych rzeczy wyciągnąłem z tego i... Jeżeli tam po jednym takim filmie można dużo wyciągnąć, to co jeżeli chodzi o samoostrzenie, co jeżeli chodzi o w ogóle operowanie kamerą, a praca na gimbalu, na Steadicamie, po prostu jest tyle do ogarnięcia, ale warto znać wszystkich podstawy. Mimo wszystko. No właśnie, bo powiedzmy sobie, z czego, z czego wynika ten moment, w którym zaczynamy pracować ekipowo. Nie? Mhm. Chodzi o to, że. No właśnie, najpierw, najpierw sobie mamy tę kamerę i próbujemy wszystkiego sami, tak? Tak jest. Potem y, jest ten pierwszy okres zachwytu, że wszystko nam się podoba. Potem pokazujemy to innym jakby ludziom z branży i zaczyna to być punktowane, że no nie do końca jest tak dobrze, jak nam się wydawało. No to, tak. no to zaczynamy z większą świadomością oglądać czyjeś produkcje. I kiedy oglądamy backstage i w ogóle całe te analizy, okazuje się, że za tym stała grupa fachowców i dlatego osiągnęli tak świetny efekt, tak? No to jest pytanie, ok, no ale kogo ja mogę wziąć do pomocy, aby uzyskać coś podobnego? No szykujemy ekipę, okazuje się, że i tak prym wiedzie ta osoba, która ma największe doświadczenie, tak? Tak jest. I, i teraz moment, w którym ja wreszcie zaczęłam pracować ekipowo, to jest moment, w którym faktycznie wiedza osób, z którymi pracuję, w danych Punkcie, prawda, ich realizacji i ich wsparcia jest większa od mojej i to jest najlepszy moment, tak że możemy mieć osobno reżysera, osobno rzeczywiście DOP, osobno speca od tej samej, od, od, od samej kamery. Ja nie wiem, czy wiesz, ale na, na niektórych, właśnie tych największych planach zdjęciowych jest nawet do tego stopnia, że DOP nawet nie wie, nie ma potrzeby wiedzieć, w jakich parametrach kamera będzie pracować. Na zasadzie profile i takie rzeczy go nie interesują. On ma ułożyć światło, on ma ułożyć scenę, wiesz, wizualnie. Okej. Okay. Tak, to nie wiedziałem. Ale od, tak. od, no właśnie, ale to już producent decyduje o tym, na jakie kamerze to będzie nagrane. Może, tak, być, znaczy nie, oczywiście mhm. nie, nie, bo to różnie jest, ale w wielu dużych produkcjach jest tak, że przyjeżdża po prostu obsługa od kamery. Już sama, oni, oni je bezpośrednio dotykają, tak? a sam DOP patrzy tylko już w monitor i mówi to światło tak, to tak, tak i komunikuje się z odpowiednimi, prawda, tam pionami z, gripa, z gripami albo z, z elektrykami, tak? żeby sobie to poustawiali. Więc sama, sama kamera, ona może być wyjęta jakby z tej decyzyjności, jeżeli mhm. chodzi o. O, o fotografię, tak, o wygląd tego. No i możemy się wesprzeć, i, i wtedy te obrazy wychodzą dużo lepsze, bo może każdy, no, no kurczę, pilnuje swoje działki najlepiej jak potrafi, tak? tak. I nie zawali. I to jej. jest duży atut. Uważam, że to jest duży atut i to jest wartość ogromna. Zdarzały się też plany, na których pracowałem, że było nas, nie wiem, 20 osób, 25 i na przykład ja tylko reżyserowałem, lub ja byłem tylko DOP. Tak. Tylko wtedy jest podstawą to, dialog jest podstawą, nie? o czym nie można kompletnie zapomnieć i żeby ludzie się jeszcze chociaż trochę lubili, bo abstrahując już od technicznych rzeczy, od workflowów i tak dalej, na samym planie jeszcze jest potrzebna wiesz, jakaś chemia, nie? żeby. To, komunikacja, to, tak, tak to dlatego. Tak, po prostu działało. I, a jak na przykład są dwie osoby z różnych, nazwę to w cudzysłowie, szkół, tak? Czyli. Jedna to jest szkoła taka, że się do, nauczył filmować swoje prace przez internet, przez próby, błędy. Nigdy nie miał w ogóle żadnej styczności ze szkołą jakąkolwiek, taką typu, wiesz, zajęcia, weryfikacja i tak dalej. A ja mam drugą osobę szkoloną, która jest przyzwyczajona tak i zdarza się, że oni po kompletnie zupełnie innej nomenklatury używają i nie potrafią się dogadać, chociażby od strony technicznej. E, I wtedy, wiesz, no kto ma rację, nie? W sensie, kto popełnia błąd? Mi się wydaje, że jednak czasem warto doczytać jakiego słowa użyć, jakiejś takiej gramatyki się trochę nauczyć, nie, czy tam ortografii nazwę to kolokwialnie, e, co pomaga w tej komunikacji potem, nie? Pamiętam mój pierwszy, tak. pierwszy plan z jakąś no. trochę większą ekipą, gdzie pojechałem do obcych ludzi. Nie robiłem tych rzeczy sam i usłyszałem w ogóle, wiesz, chwyć gaffer, dawaj trytki, a ja mówię, o czym oni gadają? To było, wiesz, kupę lat temu, no ale, nie? Warto, warto znać. Wiesz co tak, zdarzyło mi się nawet ostatnio, bo mieliśmy taki dosyć duży plan w TVN-nie mhm. i no, realizowaliśmy odcinek na, na green screenie i przyjechało osobno już zamówione przez producenta. Ekipy od oświetlenia, tak? Osobno, osobno to było załatwiane i ja to reżyserowałem. Mhm. No i rozstawiałem cały ten sprzęt i, i, i tak sobie myślę, kurczę, czy właśnie czy my się na pewno dogadamy, nie? Mówię, czy, czy te małe statywy też nazywacie e, psy? A on mówi, no tak, psy. A on całe psy się, dobra, to mamy, nazywamy tak samo, to już się rozumiemy. Ale zobacz, że szkoła filmowa, tak? taka, która uczy w systemie produkcyjnym dla filmów fabularnych, tak? dla produkcji profesjonalnych, mhm. ona uczy właśnie po pierwsze komunikacji, po drugie drugie zakresu kompetencji, tak? tego przekazywania obowiązków z jednej osoby na drugą, żeby to się nie powielało. Tak. I z jednej strony to jest świetne, bo każdy wie co ma robić i jest to sprawdzone na przełomie lat, a z drugiej strony nie do końca to się, jak gdyby to się potrafi tak zastać i zostają czasem niektóre specjalności, które nie, nie, nie mają już przełożenia na dzisiaj. No, naj, naj, najbardziej takim typowym przykładem będzie klapser, który kiedyś pilnował jeszcze Taśmę taśmy filmowej, opisywał taśmę, zabezpieczał mm -hmm. ją, chował do, do tego i dlatego był klapserem. A teraz, jeżeli zostawienie klapsera w ogóle nie ma sensu, bo wystarczy, że ktoś klaśnie na planie tylko raz, tak? tak. E, I to już ci program sam sobie sczyta, jeżeli potrzebuje. Nie, nie trzeba jakoś klapsera bardzo. Nie jest niezbędny, świetnie mm -hmm. wygląda na planie, ale ja tak. na nie używam. Więc jak chcesz mieć fajne behind the scenes albo zdjęcia, wiesz, jakiś making of, to bierzesz klapsera jest od razu lepiej i klient jest zadowolony, nie? Bo jest klapser. Jezu. Gorzej, bo jak czasem masz kogoś, komu nie masz co dać do roboty, a musi coś robić, to jak mu dasz klapsera, to on się cieszy, tak? Mm -hmm. A by nie zepsuje, co by nie robił, nie? <grym> tak, ale patrz, a co, jeżeli nie zna obowiązków? Nie wie, w którym miejscu, miejscu klasnąć, a? Widzisz? I zaczyna tłumaczenie i tak dalej. Nie, już lecimy jakby w jakieś tam żarty, ale yy, konkludując, tak. Uważam, że szkoła filmowa w tym zakresie jest bardzo potrzebna, a czy nie bardzo potrzebna? Jest yy, korzystna. A jest korzystna, bo bo skąd się pewnych rzeczy dowiedzieć? Zaczniesz czytać internet, to i tak przeczytasz, nie wiem, trzy artykuły, czy trzy jakieś tam blogi, czy rozmowy. Jeszcze okaże się, że ci zaczną używać takiego słownictwa, ci takiego, a tu jeszcze ktoś innego i, i znowu zgłupiejesz, nie? Więc warto, ewentualnie trzeba po prostu dużo pracować wśród takich ekip, żeby podłapać tego ale, żargonu więcej. Ale z... Zwróć uwagę, że dużo zależy też od nastawienia, w zależności kto, kto przychodzi, no dajmy na to, że mhm. czasem się zdarza, że reżyser jest właśnie ze świata jakby ofu, no bo tak to nazwijmy, albo ze świata bardziej, wideo no jest wideograferem, tak, zaczynał jako samodzielnie, no więc ma dobry projekt i dostaje ekipę mhm. i jeżeli on się na początku skomunikuje z nim, słuchajcie, bo ja, ja co realizuję wam po swojemu, ja wiem, że wy macie swoje, miejcie na uwadze, że ja tak jakby mogę nie wszystko łapać, no dogadajmy się, pomóżcie mi też trochę, od tego jesteśmy, nie? Mhm. No to trudno sobie wyobrazić, żeby złośliwie, prawda, udawali, że nie rozumieją, o co chodzi, nie? Tak. No, więc jakby taki komunikat jest też bardzo ważny. Eee, I najważniejsze też, żeby nie udawać, no nie? Że, że się wie tak. pewnych rzeczy, których się jednak nie wie, albo jak się nie jest pewnym, przy to żaden wstyd zapytać, bo o wiele większym wstydem przed całą ekipą będzie kiedy wyjdzie na jaw, że ściemniasz albo że udajesz. Ale po co, nie? Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy po jednej stronie barykady i wszyscy chcemy, żeby to się udało. No. Wiadomo, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, niektórym zależy mniej, bo wiesz, po prostu muszą o 12, chcą, chcą o 12 pojechać do chaty, ale też chcą brać udział w fajnym projekcie, który się uda. A ale, trafi gdzieś. ale nie wiem, czy wiesz, kto jest przez to właśnie rozdzielanie obowiązków. Wiesz, kto jest najbardziej samotną osobą na planie. No, kto? Proszę. Jeszcze raz, bo chyba zapytałeś mnie, kto... Kto, jest, no. kto jest najbardziej samotną osobą na planie. No, zaskocz mnie, nie wiem. Reżyser. Smutne. A wiesz dlaczego? No. No, bo to jest, od reżysera wymaga się intuicyjnie, że on ma wiedzieć, co robi, tak? On ma tym zarządzać. I aspektem artystycznym, i takim organizacyjnym, jest i generałem, i artystą jednocześnie. Nie? Mm -hmm, tak. I e, jeżeli stoi obok niego ktokolwiek na zasadzie, nie wiem, elektryk, wiesz, ktoś z obsługi, i widzi, że sprawa jest spieprzona, to on mu tego nie powie, no bo to reżyser ma sobie robić, to jest jego wizja, a niech on sobie, wiesz, ludzie umywają ręce. Mm -hmm. Tak. I, I to może być problem, że, a reżyser znowu w ten sposób, widząc, że nie dostaje żadnych sygnałów z planu, no to ok, no to widocznie jest dobrze, albo gorzej, jest nastawiony na to właśnie, że. E, może nie gorzej, ale pyta wszystkich, mhm. prawda? No słuchaj, no jak ci to, jak, jak to nam wyszło, nie? I wszyscy mhm. pytają, to ty jesteś reżyserem, no, no decyduj, prawda? Podoba ci się, czy się nie podoba? No ale czasem trzeba się skonsultować. Mhm. E, widziałam też takie bezsensowne sytuacje, w których młodzi reżyserzy, którzy kompletnie, dopiero zaczynali, tak? Mhm. Ale, okej, okay, rozdzieliliśmy obowiązki, to mówili, okej, okay, po skończonej scenie, że nie pokażą jej aktorom, no bo aktorom nie powinno się pokazywać, bo to może wpłynąć na ich, wiesz, mhm. grę aktorską później. Ale no nie na tym poziomie jeszcze, nie? No to trzeba jakby wspólną, mrówczą pracą to dociągnąć. Więc wydaje mi się, że kiedy jesteśmy na etapie ofu i może nie ofu, ale takich prostych produkcji nawet, nawet mhm. ekipowych, prawda? No to musimy się wspierać, Nie każdy na to popatrzy komisyjnie, nawet ustalmy. Przecież to nie, nie, nie powoduje, że nagle pod słowem reżyseria podpiszą się wszyscy z ekipy, nie? Jasne, bo jakby oprócz tego, że reżyser ma wydawać rozkazy czy realizować swoją wizję artystyczną, to ma tych ludzi po to, żeby oni realizowali te pewne rzeczy, ale po to ma wybranych ich powiedzmy, lepszych, lub gorszych, bardziej uzdolnionych lub nie, ale załóżmy, że lepiej, bo jeżeli gdzieś tam udało mu się pozbierać fajną ekipę, to dlaczego nie. Wy... nie... Nie wziąć czegoś od nich, nie? Na przykład, jak ja, mam, jak ja mam jakąś wątpliwość, załóżmy, zwykle największe wątpliwości mam co do stylizacji, jak ktoś jest stylizowany, bo jednak, no, nie jestem w tym najlepszy, powiedzmy, nie? I jak mam wątpliwości, jest po prostu dziewczyna, która się tym zajmuje, czy, czy, czy dwie dziewuchy, to ich pytam czasem o radę, słuchajcie, jednak, może co sądzicie, jeżeli byśmy zmienili tą kurtkę na inną, nie? One, jak powiedzą mi, że nie kategorycznie zły pomysł, bo bo boju to uzasadnią, aha, no okej, okay, faktycznie. Dobra, to faktycznie, sorry, dziewczyny, macie rację, bo to f, dlatego nie zadziała, bo i wasze argumenty. Natomiast, no, nawet nie, że Natomiast warto wykorzystywać wiedzę też swojej ekipy, a nie tylko stawiać na swoją wizję, jeżeli ma się wątpliwości, nie? I, bo po to ona jest. I warto też dać ten sygnał e, ludziom, że e, że jesteś otwarty na pomysły, żeby potem nie było sytuacji, że jesteś w problemie, a ja nikt ci nie chce pomóc. Natomiast są też takie zagrożenia, żeby nie dać sobie wejść na głowę, bo potem jeszcze będzie, a ja mu zrobię tak, a wejść przez to krzesło, nagle zaczyna się cała ekipa odzywać od wszystkiego, osobno, więc wtedy trzeba już krzyknąć, nie? To są te, wiesz, jak, jak wychowywanie dziecka, pewnie, sam wiesz najlepiej, nie? Kiedy no. powiedzieć stop, a kiedy powiedzieć śmiało, nie? To są... O Jezu, no wiesz, co, z, z wychowywaniem dzieci to jest w ogóle jeszcze inna sprawa, bo to y, tam jest tak zwane ponoszenie, znaczy według mnie, bo my mamy taką y, filozofię, to się nazywa rodzicielstwo bliskości mm -hmm. i chodzi o to, że y, można dziecku pozwolić na rzeczy, które y, nie zagrażają niczemu, tak, że powodują, że dziecko eksploruje, uczy się i to, że wyleje wodę na siebie, czy, czy coś mm -hmm. sobie y, jakby zepsuje, no to, to jest naturalny proces nauki czy ścianę porysuje, to nie jest to problem, natomiast oczywiście pilnujemy, żeby sobie krzywdy jakby nie zrobiło, ale też żeby ponosiło konsekwencje, prawda? Ale nie tak, że na zasadzie rozlałeś, to masz to pościerać, tylko no, to jest jakby szerszy, szerszy temat, ale słuchaj, ja z tego powodu właśnie współpracy na planie zauważyłem, że Uwagi, kiedy ja zapytam o to, tylko w dobrym momencie, bo to chodzi o to, żeby nie biegać w trakcie planu jako reżyser i cały czas mieć wątpliwości, tak? Mhm. Tylko zróbmy coś, mamy pomysł, prawda? Podajmy, co jest dla nas w danej scenie najważniejsze. No i, no i oceniamy, tak? Jest moment, w którym oceniam materiał, czy to się udało. I dla mnie jest ważne, czy. czy, czy, czy czy obraz się czyta tak, jak ja chciałem, tak? Czyli mhm. jako reżyser chciałem wywrzeć jakieś, jakąś emocję, jakiś efekt, tak? No i zapraszam ludzi przed monitor, aby to zobaczyli, czy te emocje czują, czy ją widzą, tak? Mhm. Bo ja mogłem już sobie ją wepchnąć do głowy wcześniej i może nadinterpretowuję to. Tak, Więc mogą, dlatego ta konsultacja jest ważna. Mhm. Z tego powodu kupiłem monitor, prawda, na, na plan Lilliputa tam 4K, mhm. który jest na Fauloki. Stawiamy to za każdym razem i efekt jest niesamowity, bo robimy pierwsze parę scen, na przykład jak robimy serial nasz czy. Czy jakąś tam reklamówkę, cokolwiek byśmy nie robili, to mhm. zawsze zapraszamy ekipę i patrzymy, czy to jest to, o co nam chodziło. Czy to, tak. Ludzie potrafią wyłapać takie rzeczy, na które by mi do głowy nie przyszło. Tak, nie? Takie już tak, właśnie się zdarza, nie? No, to się zdarza, to się zdarza. I to jest fajna praktyka, uważam, że to jest rozsądne. E, natomiast czasem dostanie, zdarzają się jeszcze jakby odwrotne sytuacje, nie? że dostajesz tak dziwne feedbacki. Albo tak nietrafione, albo tak okrojone tylko do tej sytuacji, którą oni widzą, nie? Bo. Tak, nie e, widzą całości, nie widzą kontekstu tak. całego, prawda? I, tak. I nie daj Boże, jeszcze dostaniesz. Może inaczej. Ja często dostaję feedbacki na temat klatki, którą widzą, nie? I, a wiesz, tak. no film to nie zdjęcie, mamy ujęcie wcześniej i później. I samo bez, pozostawione bez tego kontekstu może nie mieć sensu najmniejszego, ale jeżeli wiesz, co jest przed i wiesz, co będzie po, no to. To zaczyna się czytać, ale feedback niektóre w ogóle tego nie, nie obejmują, nie? I mówią, ale tu przecież nie widać tego samochodu, nie? Który tu powinien być? No, ale on będzie w kolejnym no. ujęciu. Aha. Dokładnie. Wiesz, i. To też zależy. Ale, ale to ok, to uh -huh. przyznasz, że możesz to przesiać, nie? Na zasadzie, ja, ja, jak mamy nawet pierwszą wersję montażową, tak, uh -huh. już nie na planie, tylko już po wszystkim. No i wysyłasz do, do pierwszej kontroli. Uważam, że to jest bardzo ważny, pomijany za często moment. Uh -huh. Ludzie za, za bardzo się spieszą, żeby pokazać swoje prace albo wrzucić je już jako gotowe. Uh -huh. Uważam, że właśnie należy tą pierwszą wersję montażową zrobić pokazać jak największej liczby osób i to widzów niezwiązanych z branżą i kolegą branżowcą. Uh -huh. Zebrać te feedbacki i te rzeczy, które się powtarzają, żeby, no żeby to naprawić, nie? a czasem jak są wstrzelone, no to, no to ignorujemy, czasem też komuś coś się nie podoba, co właśnie dla nas jest właśnie w tej formie dobre, nie? bo ktoś ci powie za ciemno nie? albo za jasno, no to... Takie ma być. Tak. Tak. Dlaczego ta kamera się tak trzęsie, nie? Dlaczego Albo nie dlaczego nie się radka? kamera tak trzęsie. No, a jak jeszcze ktoś trochę wie i powie dlaczego nie założyliście gimbala, nie? <laughs> Wiesz. To są takie sytuacje. Wiesz co, no, chyba warto zbierać te feedbacki. Natomiast jestem też żywym przykładem na to, pamiętam w historii. Miałam taką sytuację, już nie wiem jakiego teledysku ona się jakby trzymała, ale że Posłuchałem jakiegoś feedbacku, który wydał mi się rozsądny, ale jednak chyba to nawet zrobiłem według, według tej sytuacji, według tej informacji, ale jednak jak teraz patrzę, mówię, że to był błąd, bo jednak coś, co mi podpowiada zawsze Jagiełło, zrób w ten sposób, zostało, wiesz, uciszone przez jakiś głos z boku, i e, to właśnie nie z branży, nie? tylko po prostu wziąłem sobie to gdzieś tam do serducha niepotrzebnie i teraz troszkę żałuję, nie? ale to są wiesz takie małe rzeczy, bo i tak w większości przypadków pewnie i tak stawiam na swoim, które jest gdzieś tam dobrym efektem, miejmy nadzieję, e, No, natomiast te feedbacki, no, warto tak jak mówisz przesiewać i te wersje... Ale przyznasz, bo ty robisz dużo teledysków, tak, prawda? Tak, przede wszystkim, 90% I... to są teledyski. I Ja widzę jeden problem, znaczy pozytywnym aspektem teledysku dla filmowca jest to, mhm. że dobra muzyka świetnie prowadzi obraz, daje fantastyczną rytmikę tego obrazu, że, że dobrej jakości dźwięk zawsze ten obraz podciąga do góry, a to są świetne miksy bardzo często, mhm. tak? Nuta, która wpada w ucho i ona nadaje temu obrazowi, który czasem po prostu jest, no zwykła historia może być, nie? I, i brzmi to znacznie lepiej niż bez tej muzyki. Łatwiej jest troszeczkę do teledysku. A z drugiej strony, to jak patrzymy na te łapki góra w, dół, góra w Dół, to one nigdy się nie tyczą, albo przynajmniej bardzo rzadko tyczą się samego teledysku, ale przede wszystkim ludzie oceniają muzykę, tak? I my nie wiemy na dobrą sprawę, czy im się teledysk nie podoba bardziej, czy muzyka, nie? Wiesz co? No tak, jakby ciężko uznać to za mocno referencyjne. Natomiast e, znaczy, na pewno ilość odsłon, nie? Nie jest jakby odzwierciedleniem tego, czy teledysk jest fajny, czy nie, bo często i tak na YouTubie te rzeczy lecą na playlistach. I tak dalej, chociaż po tym jak podłączysz, popatrzysz sobie, nie wiem, na stop klatkę do jakiegoś numeru, w sensie ktoś rzucił tak, tak zwaną pocztówkę, a ma Teledysk, no ten Teledysku jest więcej odsłon, więc e, to pierwszy rzut jest też ważny. Ludzie czasem mówią wracać, ale tak czy jak do to, to z playlist. Natomiast te wszystkie komentarze i łapki w górę, które na przykład e, brzmią typu, ale gówno, no to fakt, nie wiemy, czy to jest, wiesz, Teledysk, czy e, muzyka. Czy muzyka, tak? Tak, ale uważam, że w większości przypadków, jak ktoś ogląda i słucha, to odbiera to jako całość. Wiesz, nie oddziela e, muzyki od obrazu, ani obrazu od muzyki. Po prostu, jeżeli to nie jest żaden fan, czy ktoś, kto się wkręca, tylko ktoś to wpadł, zobaczył, posłuchał i odebrał to jako całość. Wiesz, to jest jak taki jeden byt i po prostu nie, podobało mu się to, albo mu się nie podobało. Nieważne, czy muzyka, czy teledysk. Niektórzy to rozdzielają, ale w większości przypadków mam wrażenie, że to jest takie. Jednoczęściowe. A powiedz mi, no to jeżeli robisz przede wszystkim teledyski, to jak to jest już teraz na tym etapie, to już ludzie do Ciebie się zgłaszają, bo chcą twoją historię, czy po prostu ty musisz aktywnie dalej jeszcze działać, żeby te teledyski robić? Wiesz co, to jest na szczęście, od lat działa tak, że została ta poczta pantoflowa. Albo zostali ludzie, którzy, z którymi pracowałem, lub zobaczyli u kolegi, że zrobiłem taki klip i też by powiedzmy chcieli, więc ja nie spamuję, nie ogłaszam się, nie wysyłam mailingów, po prostu odbieram telefony i e maile i umawiam się na termin. Mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o zabieganie o robotę. Czasem niektórych rzeczy jednak nie dostanę, bo mnie ogłosił pomysł, albo wysłali trzem artystom, trzem twórcom teledysków. I akurat mój pomysł nie podszedł, chociaż staram się jednak nie startować w, w tak jakby zawodach, nie w konkursach świadectw, nie? kto przedstawi lepsze, e, bo wiesz, jakby, teledyski nie mają ogromnych budżetów nie? teraz w kraju i żeby zrobić fajny teledysk, to musisz na, na etapie scenariusza przewidzieć to, czy będzie on wykonalny. A to jeżeli nie będzie wykonalny i zrobisz go tak, żeby był wykonalny, czy już będzie fajny wtedy? E, od, razu tak, musisz, tak, wiesz, od razu musisz przewidzieć produkcję, nie? Od razu musisz mniej więcej przewidzieć reżyserię, od razu musisz przewidzieć to, czy w budżecie zmieścisz parę rzeczy, czy zdążysz na czas. Bo powiem Ci, bardzo rzadko zdarza się tak, że dostaje na przykład w lutym utwór i premiera ma być w maju. Zdarza się no. tak. Najczęściej to jest termin, za trzy tygodnie musisz już być premiera, nie? I. Napisz, wymyśl, nakręć, zmontuj i tak dalej. Więc, kiedy masz zwykle takie terminy i masz dużo takie roboty, to nie startuje zbyt wielu jakby takich pościgach, nie? Że, e, że jednak, żeby walczyć jakiś teledysk. E, zdarza się może raz, raz na dwa miesiące, ale też jakby mało, mam, mam takich zapytań, typu wysłaliśmy kilku, przedstaw swoją e, wersję. Zwykle są takie, Michał, słuchaj, wiesz co, chcemy klip, wymyślisz coś do tego? No i wymyślam, aż w końcu mamy to, co chcemy zrobić i robimy. Więc to mniej więcej tak działa. Bo jednak to to jest chyba mniej więcej też jak z, z muzykami, tak? Załóżmy, e, masz zespół, czy masz jakiś projekt muzyczny, może nie zespół i chcesz gitarzysty o konkretnym brzmieniu. To nie piszesz do czterech, dziesięciu gitarzystów o próbki, tylko wiesz mniej więcej, jaką, jakie brzmienie chcesz, jaką jakość, Mówi, że gorszą, lepszą, tylko jaki, jaki, jaki styl, no i on ci gra, bierze go i to działa nie? wtedy. Tylko trzeba być świadomym nie? tego, co się, czego się chce. O, świadomość. Dokładnie. Dużo To ja się, ja się tutaj podpisuję pod tym, że bardzo ciężko i nie znam osobiście z ekip, które pracują na zasadzie, że z mailingu ktoś się do niej zgłasza, że kiedy zgłoszą ofertę, no to koniecznie ją muszą wygrać, tak, że taki top, mhm. topek. Ja nie przypominam sobie, żebym jakoś z internetu, jeżeli ktoś szukał filmowca, to zawsze było z polecenia. Znaczy, to było tak, że albo rzeczywiście jest y, poczta pantoflowa, tak, mhm. albo ktoś zapyta w internecie i wiele osób mnie poleca, bo ze mną pracowali i wiedzą, że ten klimat jest jak gdyby mój na przykład, no, mhm. jakiś realizacyjny. Natomiast y, teraz mam taki problem, bo właśnie no czy mówisz z tym budżetem, że można przeskoczyć? Mamy w planach teledysk dla superkapeli heavy metalowej. Mhm. I wymyśliłem, kurczę, bardzo taki bogaty scenariusz, jak gdyby pod względem realizacyjnym. I boję się, czy my podołamy, bo jakby budżet nie jest mały. Mhm. Znaczy, powiedzmy, jak na teledyski, powiedzmy jest. Niski, ale jak na ten styl realizacji, który ja przewiduję, to powinien wystarczyć. Natomiast no, tam mamy mają być wilki, wiesz, pająki, mhm. a, połączenie Nie. z animacją, czyli jakby przełożenie też części klatek filmowych do, do animacji 2D. Mhm. I, I jakieś efekty specjalne, typu wiesz, czerwone oczy i tak dalej, dymy. I boję się, czy my podołamy, bo o ile budżet starczy na produkcję, to na pewno braknie go na postprodukcję. I nie chcę dojść do sytuacji, w której wydamy wszystko pierwszego dnia realizacyjnego, a potem braknie na koloryzację, braknie na te efekty, prawda, na postprodukcję i to będzie się wlokło, bo, bo ktoś będzie się zgodzi się taniej, ale nie odda od razu, nie. Mhm. No to w takich sytuacjach bardzo często kończy się tym, że znowu zarywasz kilka nocek, byle był ratować projekt, nie? Więc. Tak to właśnie. Tak to... I tego się właśnie boję, dlatego za to nie łapię, bo doświadczenie polega na tym, że wiemy, czym to się kończy. Że tak. to my będziemy musieli robić, zaczniemy kurczę siebie wcześniej niż. I efekt będzie średni, nie? Tak. Przy tym, jakbyśmy rzeczywiście to zlecili komuś lepiej. Nie? Tak, może będzie średnie nawet, wiesz, jak zarobisz te dwie czy trzy nocki więcej jeszcze, no to może już będzie lepszy. Natomiast. To są takie trudne sprawy, bo z jednej strony chcesz zrobić coś fajnego, no nie? Chcesz zrobić coś fajnego, pod czym się podpiszesz, a już widać, to pociągnie pewne inne roboty. Ale z drugiej strony robisz sytuację taką, że e, projekt, co ma swoje plusy i minusy, że projekt, który jest wart, powiedzmy, strzelam teraz kwotę, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ty robisz, nie wiem, załóżmy, czy ja, czy ktokolwiek, robi w pięciu. I, I teraz, jeżeli zrobisz tam dwa, czy trzy razy taka, takie akcje, no nie? to potem dochodzi do sytuacji, w której już tych dziesięciu nikt Ci nigdy nie da na produkcję, żeby to zrobić wszystko fajnie, tak jak byś chciał, tak jak Pan Bóg przykazał, tak jak Biblia każe, bo, bo wszyscy wiedzą, że zrobisz to za piątkę. No to czemu mają tak... chcą, wiesz, coś za... takiego samego zadycha, mogą mieć za piątkę, po co? I oczywiście tak bardzo ogólnie robię, mówię teraz, ale bo można się czasem wpakować w taką... w takie Ramy. Ale wiesz co, tu muszę się zastanowić, bo w Twoich teledyskach nie widać takiego jednego. Znaczy, chodzi o to, że każdy Twój teledysk, który ja widziałem, uh -huh. one są tak kompletnie różnie zrealizowane. I albo są wielolokacyjne, albo są mocno na mastershotach. Albo widać, że to jest taka wiesz, uproszczona historia, albo jest właśnie, dzieje się strasznie dużo. Mm -hmm. No to nikt nie może powiedzieć: Hej, no zrobiłeś to za dychę, to znaczy za piątkę, to teraz nam zrobisz nasz pomysł, który jest zupełnie inny, też za piątkę. No przecież wiadomo, że, 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 że tego się nie da porównać. Wiesz, co, jakby nie da się porównać, natomiast, e, bo faktycznie są różne realizacje, chociaż wiesz, ja już mam ich chyba ze sto za sobą, więc niektóre są e, może inaczej. E, Powiedzmy, potrafisz zrobić dobrą robotę, nie wiem, w ósemce, strzelam teraz, i zrobiłeś to dwa razy, ale ty, typu, że kogoś poprosiłeś o jakąś tańszą robotę, czy coś gdzieś tak. przekombinowałeś i widać, że można i potem mo można dać sobie wejść na głowę, wiesz, że skoro zrobiłeś to dwa razy, to pewnie tak samo podejdziesz produkcyjnie trzeci raz. Niejednokrotnie warto, bo fajne rzeczy wychodzą z tego wiesz i potem jest gdzieś tam radocha, e Natomiast fajnie się wyspać czasem, nie, też, bo oprócz tego, że filmujemy, czasem jeszcze żyjemy i fajnie tak by było wskoczyć na inny level, nie, wiesz, robić pewne rzeczy na, tak jakby, nie wiem, na poziomie, nie wiem, chociażby produkcyjnym, reklamowym, spokojniej, nie, i dokładniej, bo na przykład, o właśnie, bo o to mi chodzi, że kiedy mamy jakieś mniejsze możliwości, robimy, wiesz, i tak więcej, fajnie to wychodzi, ale potem oglądam taki teledysk i już ja wiem to zaraz po zdjęciach. Kurde, tu mi tego zabrakło. Tu tego nie zobaczyłem. Gdybym miał na to dwa dni albo jeden dzień, to byłoby o wiele lepsze, nie? I fakt, może jakby klient docelowy tego nie widzieć. mu się to podoba, bo to jest, bo to, jest, bo to jest dobre jest, jest dobrze zrobione, ale ja wiem, że to mogło być o wiele lepsze, gdyby mieć tylko trochę więcej możliwości, nie? I to są takie. Ale debaty. wiesz co, to dochodzimy do starego już powiedzenia: jaki jest najlepszy film operatora? A nie ja znam tego powiedzenia, ale mogę się jedno nie je domyślać. No dawaj. Bo który, który? Który to jest najlepszy film dla danego filmowca? O, Aha. następny. <noise> Faktycznie, fajne, fajne zapamięta sobie. Nigdy nie jesteśmy, wiesz, nigdy nie jesteśmy w 100% zadowoleni z tej roboty, bo zawsze wiemy, że to jest zrobione właśnie. Nie na Max, ale ja miałam czasem inaczej. Miałem możliwość, jak masz odpowiednią wiedzę na pewnym etapie, tak? Mhm. Odnośnie światła i tego, czym jak można je modyfikować, jakie barwy można mu dodać, plus jakie są patenty, aby troszeczkę ten obrazek kurczę, dostał takiego szlifu filmowego. To czasem, wiesz, bezbudżetowe projekty wychodzą dużo lepiej niż się ludzie spodziewali. Na zasadzie, hej, no byliśmy tylko w lesie i dziewczyna przeszła się po lesie, a wygląda to jak nie wiadomo, wiesz. No tak, tak. Jak dobrze, nie? No to są też takie momenty, w których przeskoczyliśmy jakoś, nie? Tak, A jak nagle zbieramy wielką ekipę i to będzie na hura, ale kurczę, każdy jest na półgwistka, no to wydaje się, że ci duża ekipa powinna zrobić nie wiadomo jakie efekty, a tutaj już bywa różnie, nie? Tak, bo wtedy oczekiwania rosną, nie? Faktycznie, jak wiesz, Otóż bo byłby pan z klapsem na teledysku, to naprawdę byłyby duże oczekiwania od tego klipu, który robimy. E, wiesz co, bo faktycznie ten wniosek, o którym powiedziałem te dwie minuty temu, e, to chyba zwykle wychodzi po planie, kiedy już oglądasz ten klip, nie? Jakby e, nie narzekam na to, że mam za mało czasu na klip, tylko gdy go oglądam później, to widzę, że gdyby było więcej, byłoby lepiej, nie? może czasem na planie tam pomarudzę trochę, że kurde, a jeden dzień jeszcze, jeszcze parę godzin, których nie mam, wiesz, e, i tu się trochę tam gubię e, i zamartwiam, ale tak, ale ostatecznie tak jak mówisz, że można zrobić w lesie prostą rzecz, że ona, wiesz, została zrobiona, wiesz, za karton pizzy i dwa powerade'y e, i wyszły świetnie, nie? I to jakby udowadnia nas niektórych, że potrafimy pewne rzeczy wykonać na odpowiednim levelu, kto wie, może, jakbyśmy stali lepsze narzędzia, to byłoby gorzej. No. I tutaj się zaczyna ta dyskusja, kiedy ofowiec. Czy osoba, która realizowała krótkie formy filmowe, mhm. dostaje wreszcie duży budżet i ma udźwignąć swój pomysł w ramach dużej produkcji, tak dużego filmu? I bardzo często te osoby po prostu nie są w stanie uciągnąć, bo ten etap kreatywny, oni bardzo szybko wypalają w sobie mhm. i nie utrzymują na długim czasie prawda, takiej dyscypliny pracy i świeżości umysłu, nie? że to wymaga zupełnie innych narzędzi. Yy, intelektualnych, być może albo, albo w roz inaczej rozłożonej wra wrażliwości. Nie? Od tego wtedy mm. ma nas supportować wiesz, drugi reżyser, który te prostsze rzeczy nam ogarnia. E, których nie musimy jakby się angażować, a my możemy pilnować tej całej, prawda, zwartej formy. Ale ja ci powiem tak: ja m, m, ku mojemu szczęściu wypracowałem sobie taki system, że się nigdy nie przywiązuję do materiału. Na zasadzie mówię, że ok, robimy produkcję, jest ona dzisiaj, robimy co możemy, ale jak się nie uda, bo mhm. coś, tak, bo nam pogoda nie podeszła, bo mhm. ktoś nie przyjechał, to, to nie będzie problemu, zorganizujemy się jeszcze raz. Powtórzymy, to będą jako mhm. zdjęcia próbne, to będzie nasz, nie, To się nauczymy i zrobimy to jeszcze lepiej. I z takiego założenia wychodząc, dużo rzeczy mi się bardzo poprawiło, bardzo wiele produkcji żeśmy tak wyratowali. Mhm. I nikt nie traktował tej pierwszej wersji jako porażki, tylko okej. Okay, Nauczyliśmy się, już wiemy o co chodzi. Na przykład yy, yy, odnośnie tego, że no, jeżeli wejdziesz do lasu nocą mm -hmm. i rozpalisz masę świateł, to okej, okay, będzie wyglądało zajebiście, ale nie tylko dla twojej ekipy i dla widzów, tylko dla milionów owadów, które ci się zlecą od tego światła. <grym> <grym> I na nas raz trzeba też o tym pomyśleć, że, że, żeby, żeby jakoś to ogarnąć, żeby moskitiery założyć, albo no niestety czymś tam mm -hmm. psiknąć ewentualnie w pobliżu przemian aktorów, żeby przez chwilę komary nie latały. Nie? Mm -hmm. Tak, tak, to fakt. To są takie rzeczy, których nie przewidzimy. I dobry, dobry masz ten workflow, jeżeli masz swoją faktycznie ekipę, nie? którą możesz potem zebrać sobie i, i, i powtórzyć pewne rzeczy. To jest wartość, to jest wartość, którą warto trzymać, uważam. Wiesz, to faktycznie nie ma, bo nie ma też się do czego przyznawać, jeżeli coś było, wiesz, czy mówić, że coś nie wyszło, nie? Kiedy są takie problemy, typu jest inna pogoda, która miała być, tak? Albo okazało się, że mieliśmy jakiś samochód wynajęty, że on nie działa. Albo przyjeżdża dwie godziny, czy trzy godziny później, bo ktoś nie przewidział tego, że w Warszawie o 15 są korki, nie? Tak, tak, tak. Tak, wiesz, takie tak. sytuacje. No to Wtedy trzeba adjust się do sytuacji i fajne jest przy teledyskach to, że można manewrować czasem formą, nie? że e, nie jest wszystko zastoryboardowane co do jedno do jednego, nie jest każdy storyboard podpisany produkcyjnie, że tak ma być i koniec. Możesz czasem zmieniać formę, więc problemy, które wynikają na planie zdjęciowym można zamienić w atuty nie? lub w, w inny przebieg historii. I to jest właśnie fajne przy teledyskach, nie? to jest to, co, to, co lubię. Co prawda nie lubię realizacji na żywo, ale to daje mi tu adrenalinę, że można historię morfować, sytuację morfować, byleby efekt był dalej dobry, nie? Dobry, żeby to się czytało, tak, tak, tak. No miała być dziewczyna, a będzie facet, okej, okay, to zmieniamy, prawda? <laughs> tak, w ten sposób. <laughs> no, tak, myśmy mieli, myśmy mieli taki pierwszy, jeden z pierwszych teledysków, który robiliśmy właśnie w lesie dla, dla kapeli takiej rokowej. No to tam miał przyjechać już wystylizowany tak zwany diabeł z Krakowa, uh -huh. który miał efekt piłowania po pancerzu, wiesz, szlifierką kątową i to iskry miały lecieć i to w ogóle cała, cała pod to był scenariusz. Uh -huh. no, i, no i gość się rozchorował bardzo ciężko. No to co zrobiliśmy? No wzięliśmy, proszę Ciebie, naszego gościa doświetlenia, tak, Bartka, pomalowaliśmy go na złoto farbą, która na miejscu była. Ja wyjąłem jakąś czaszkę, szybko przerobiłem, żeby mu zrobić jakąś maskę mm -hmm. i oczywiście, że kompletnie nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić, nie? No ale przynajmniej coś powstało, tak? tak? Zaadaptowaliśmy się. Wiele osób chciało zerwać plan wtedy. W ogóle operator drugi nie przyjechał, bo ja miałam przygotowane szkła tylko do szerokich, mm -hmm. właśnie 35 piątkę na full frame'ie mm -hmm. i miał przyjechać portrecista, no drugi, drugi bardzo ważny, nie? I to ponieważ tam był ogień na żywo, no to wiadomo, że to trzeba grać na dwie kamery naraz, bo, bo nie zrobisz dubla, nie? No nie. E, idealnie ustawionego. No to, no to niestety nie dotarł też i, I tam było potknięcie za potknięciem, właśnie. Mhm. Ale na ostatecznie ten telewizor powstał. Do, nie jestem z niego jakoś bardzo dumny. Jestem zadowolony, że po prostu udało się to zrobić, domknąć do końca. Czyli najważniejsze, żeby projekty kończyć. tak? tak. A mhm. następna, jak już robiliśmy taki film krótkometrażowy Wadera. W tym samym lesie, na tym samym jak gdyby, podejściu, tylko no, nie z nocą, tylko za dnia. Mm -hmm. No to bez żadnego problemu już wiedzieliśmy, jak się ustawiać z tą kamerą, jak ten las czytać. Kurczę tutaj doświadczenie wyszło, i teraz już lasy to mam ocykane, nie. Spokojnie, nie? <laughs> Tak, lasy to chyba już każdy z nas ma swoje lasy wybrane, w których lubi kręcić, w których wie, że pójdzie, tam się po prostu wszystko uda. Nie? Nieważna jaka pogoda, nieważna jaka parę roku, wie, że tam będzie dobrze. Więc każdy ma swój las. Ale tak jak mówisz, że. Bo kto wie, że się pewne rzeczy nie udały, nie? że jakaś produkcyjna część upadła, ktoś nie mógł dojechać. No ty wiesz, teraz ja wiem, no ale widz tego nie wie, więc jak wybronisz projekt, voilà. Dlatego spotkania wiesz, co z filmowcami, bo ja, ja mówię coś takiego, że jeżeli mamy zwykłych e, widzów, tak? To nie wskazujmy naszych błędów, tak im, bo po pierwsze im zepsujemy też w odbiorze, jeżeli oni tego nie wyłapią, no to dla nich tego nie ma, tak? tak. Zwrócenie uwagi na to, że światło jest, nie, nie ma konsekwencji, czy coś się zmieniło, albo jest przedłużacz w kadrze, no to tylko powoduje, że jak gdyby no, pokazujemy, że jest spartolone, nie? A to może przejść cicho, bo dużo takich rzeczy przechodzi, nie? A z drugiej strony, kiedy właśnie są szkolenia i są spotkania z twórcami, to to jest najbardziej cenne pytanie, jakie można zadać, nie? Co wam tam nie poszło, nie? Co ukrywaliście, z czym walczyliście? Wiesz co? Nie mam w sumie, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. Bo w sumie to nie było pytanie, nie? To było jakby stwierdzenie. Nie, nie, to tak nie wiem, jak będzie. pociągnąć ten temat. Ale powiem Ci, bo te, powiedziałeś akurat o takim jednym elemencie, e, mianowicie o nieciągłości nie światła, nie? I... E, ostatnio oglądałem jakiś taki krótki, nie wiem, film szkoleniowy Shane'a Hurlbuta. Kojarzysz go? Tak. Tak, tak no, no jasne. Tak, no ma te swoje fajne szkółki. Mhm. I opowiadał jak świecił w jednym filmie, Boże, nie pamiętam. I... jak była scena dialogowa, była kobieta, był facet, to muchy chyba w kasyno. Jak było na nią, przez jego ramię, to było widać, że światło mu świeciło z tej strony. Jedno. Mm -hmm. A jak było na niego portret, to światło już świeciło z drugiej strony. I było to dziwne. E, dziwne, jakby, bo to było świadome. Bo mówił, że świadomie tak zrobił, bo coś tam, coś tam. Było to dziwne, ale w ogóle na przykład mojej uwagi nie, nie odkleiło. Typu, że nie uznałem tego za jakiś chory błąd. Co prawda z, z boku wygląda to niby jak błąd, no bo raz świeci tu, raz tu, ale tam to się jakoś zgodziło, nie? I e, czasem takie dziwne zagrania ja uważam, że są fajne. A oczywiście, kiedy, tak. uży, kiedy używasz tego jakoś w miarę świadomie, czasem one wychodzą przypadkiem. Nie, mogę, nie będę mówił teraz, że wszystkie jakieś takie błędy, które się udały, popełniłem świadomie, które okazało się nie być błędami, które coś zepsuły, tylko nawet dodały, dały lepszy efekt, nie? Więc... Tak, bo, bo ale powiedzmy sobie tak, że wszelkie zasady dotyczące filmu one nie wzięły się z tego, że e, kiedy, mm, kiedy je złamiemy, to po prostu nie da się tego oglądać. No, w wielu mhm. przypadkach tak, ale na dobrą sprawę one powodują, że widz czuje, że coś jest nie tak że coś mu nie gra, że coś mhm. tutaj się podziało, tak? Czy jakiś niepokój, on nie nazwie tego błędu, ok, złamana oś, czy tam mhm. błędna na oś kontaktu, czy złe, niekonsekwencja światła, czy nienaturalne światło, bo jest dzień, a odbija się od dołu, w ogóle nie wiadomo od czego, ale, ale wiemy, że możemy świadomie zadecydować, albo uzyskać taki efekt, prawda, widz nie wie, co się dzieje, a my właśnie tego potrzebujemy, tak? Bo, bo za chwilę coś się będzie działo innego, nie? Albo ten świat taki przez nas wykrojony ma być. Więc my mamy wiedzieć, że złamanie zasad powoduje, że widz intuicyjnie czuje, że coś jest nie tak. Mhm. Ale to wcale nie znaczy, że on musi odebrać, że w takim razie film jest zły. Tak, bo to dokładnie. Po prostu coś tam, coś tam mu nie gra, nie? No Tak, bo przecież każda historia filmowa, czy, i korzystając z różnych zabiegów, jak dźwięki, czy obraz, czy opowieść, czy dialog, e z tych elementów, no to sprawia, że coś odczuwamy. Jeżeli oglądamy, a nie na przykład gdy rozmawiamy z sąsiadem czy z kolegą i zergamy czasem w telewizor, no bo wtedy wiele rzeczy jakby nie dotrze do nas. Ale jeżeli uważnie oglądamy, to mamy jakieś pewne odczucia i nawet tak błąd zamierzony czy nie, czy złamanie zasady na nas wpłynie w zamierzony sposób, fala, róbmy to. Kto nas z tego rozliczy? Złotej maliny nie dostaniemy, nikt nas tam nie będzie nominował, nie? Jeszcze przynajmniej. Ale, ale wiesz co, powiem Ci tak, no bo wracając w ogóle do naszej rozmowy odnośnie bycia reżopem, tak, mhm. odnośnie, no bo jeszcze tak zmieniając, taka różnica intuicyjnie, bo jakby nie rozpracowałam tego. Reżyser-operator mhm. to jest powiedzmy osoba, która by robiła takie rzeczy bardziej fabularyzowane na zasadzie właśnie teledyski, reklamy, jakieś fabularne filmy. To to jest to, bo wideografer to jest ktoś, te, kto też ogarnia wszystko sam, ale powiedzmy chyba bardziej tak ze strony świata telewizji, może broadcastu, to będzie ktoś, kto przyjeżdża z kamerą, ogarnia i wywiad, i reportaż, mhm. jakiś dokument ewentualnie, tak? Ale taka kwestia artystyczna na podstawie scenariusza, tak? Bo ty mówisz, że miewasz na, czy pracujesz na storyboardzie, tak? E, nie, rzadko, tylko przy reklamach, nie. przy reklamach, przy teledyskach, to ja mam storyboard mniej więcej tutaj. I to właśnie, to, właśnie o to chodzi. No Mamy starożytne, ja też w pełni się z tym zgadzam. Uważam, że storyboard jest, nadaje się przede wszystkim jako narzędzie do pracy z bardzo sformalizowaną formą, czyli z, właśnie z reklamą, tak? mhm. kiedy mamy bardzo krótkie ujęcia, które mają ze sobą idealnie korespondować i tutaj nie ma luzu, prawda, żeby sobie to rozciągać, żeby się opowiedziało. Więc mamy w głowie to wszystko i szybciej nam będzie to nakręcić niż komuś tłumaczyć. Też po, w trakcie nagrania widzimy co się dzieje, no bo, no bo nagrywamy, tak? Mhm. Następnie odtwarzamy to sobie i to jest bardzo ważne, aby ten materiał po, zaraz po ujęciu na, obejrzeć dokładnie, przyjrzeć się. Tak jak u fotografów, kurczę, robisz zdjęcie, zobacz jakie zrobiłeś zdjęcie, nie uciekaj z tego. Nie czekaj do domu, aż pójdziesz, no zobaczysz okay. co wyszło. Tylko przyjrzyj się temu, tak? Podejmuję. i nam się w głowie to układa. I jest to myśl montażem, tak? Czy mhm. to ujęcie z tym nam się złączy i czy nam czegoś nie brakuje? Tak, że każdą sytuację, ok, ograj sobie szerzej, ograj sobie węziej, oderwij się też od oczu, bo najwięcej niekonsekwencji wynika właśnie z ruchu e, głowy, bo widzimy, że tu patrzył teraz tu, a tu patrzył mhm. tu, a przydałoby nam się cięcie i mamy jakiś dziwny przeskok. Więc jeżeli oderwiemy się, prawda, w tych sekwencjach fabularnych od, od głowy, od oczu, to nam łatwiej będzie też to montować. Albo właśnie tak jak ty. Masz jeszcze taką y, bardzo dobrą tendencję do grania dużej ilości master także w ogóle cała historia jest opowiedziana jednym takim ciągiem, tak? tak. Ona się dzieje tu i teraz, odtąd bardzo. dotąd. Mhm. To jest fantastyczne, bo to jest kwestia storytellingu, tak? Że znajdujesz swoją postać w ramach swojego scenariusza mhm. w jakimś konkretnym momencie swojego życia, w stanu, w tym momencie ona jest, i mówią, poka pokazujesz ją. Eee, właśnie na przełomie na no teledysk trwa te trzy minuty i to są te trzy minuty z, z jej życia, z jego życia, tak? Eee, I masz ten moment, masz ten film, co tam eee, samochód jest i tam gość odchodzi w tej białej kurtce, tak? Mhm. I ten drugi do niego biegnie, biegnie, biegnie. Nie wiemy co się stanie, oczywiście i tak się nie dowiemy. Czy ta dziewczyna prostytutka, o której mówiłeś, że ona wchodzi, jak gdyby sytuacja się rozwija. To co mnie się bardzo podoba i to jest dowód na to, jak bardzo ważny jest obraz, mhm. że obrazem możemy powiedzieć Tyle samo albo i więcej, co, co dialogiem czy słowami, bo, bo to się czyta, że to jest prostytutka, nie? Że jakby że to jest dziewczyna, która robi coś takiego. Mhm. Ja, to, ja, to, ja to odczytałem, a to nie jest powiedziane, podpisane w żaden sposób. nie, To widzimy o co chodzi, nie? Tak jest. Tam jakby... No, ta mocno sugestywna jest chyba ta peruka najbardziej, nie? Tak mi się wydaje. Tak, że ona zmienia swoją, swoją, skoro się czegoś wstydzi, skoro chce być inna, nierozpoznawalna, no ale moglibyśmy powiedzieć, okej, okay, to może jest szpiegiem, może gra na giełdzie, znaczy na mm -hmm. zasadzie chodzi do, do tego, do kasyna i przegrywa, albo może kogoś śledzi, mm -hmm. prawda? Ej, jakby to czytać na zasadzie, że wiesz, to jest dziewczyna, która dowiaduje się, że jest zdradzona przez swojego ukochanego i mhm. ej, wiesz o co chodzi. Ona się dowiedziała, bo go śledziła, nie? Mhm. Ale, ale no nie, no bo zadajemy sobie pytanie, czy tak by się zachowała. No zgadujemy, że nie, tak by się zachowała według nas prostytutka, która nie jest zadowolona z tego, co robi, nie? No to prawda. Super, nie. super. I w ogóle gratuluję, że takiego właśnie bardzo dojrzałego podejścia. To, czego najwięcej brakuje, jakbyśmy właśnie o tych teledyskach pogadali, to, czego mi brakuje w teledyskach yy, u. U osób, które zaczynają, mm -hmm. które mają pierwsze jak gdyby te realizacje, to właśnie wymyślenia tej historii, która jest warta pokazania w danym momencie. Że za dużo jest teledysków, w których no, mamy na przykład wokalistkę, która okay, ośpiewuje sobie te swoje kwestie, mm -hmm. a w międzyczasie no, chodzi, w motion, prawda, pustyni, mm -hmm. chodzi w slow motion po pustyni, chodzi w slow motion pod skałkami, chodzi w slow motion nad jeziorem. No, i okej, okay, no to niby to są takie niby fabularyzowane części, ale, no ale nie mają żadnej historii, nie? Tak, to prawda, jakby mm, nie. Nie powiem, że nie zrobiłem nigdy Teledysku, gdzie dziewczyna chodzi po skałkach w slow motion. No bo <noise> chyba każdy z nas już to popełnił. Czasem po prostu takie są oczekiwania. Chcemy, lubimy tą osobę, numer jest w porządku. No to po prostu robimy i też najlepiej jak możemy. Natomiast, tak jak mówisz, najbardziej mi się podobają Teledyski fabularne. Chociaż one teraz troszkę zeszły z trendu. Teraz mam wrażenie, że w Teledyskach jest trend na takie dziwne rzeczy, bardziej podchodzące pod stylizację, pod scenografię jakieś pod grę kolorów e, niż pod fabułę, natomiast co by się nie działo i tak historia będzie dla mnie najważniejsza e, byle by w danych narzędziach ją fajnie opowiedzieć i e, takie decyzje jak żeby zrobić klip mastershotem shotem lub składający się z czterech master shotów lub pięciu niejednokrotnie powstawały na przykład na lokacji, bo e, ten teledysk, telefon akurat on był robiony wspólnie z Anią Smołowik. Ona tam prowadziła agnieszkę w sensie aktorsko. Ja tam już operatorsko to ustawiałem i te światła, i tak się zgadywaliśmy. I pomysł był taki, żeby zrobić to na zasadzie mamy kilka ujęć przed domem, potem wejdziemy tam, no ponegrywamy jakieś tam emocje, ale ja stwierdziłem, że jednak będzie za mało wrażenia fajnego, jeżeli będziemy grali tylko emocjami. A w obrazie się nic nie wydarzy. Miałem tam inny pomysł, no ale nie będę go opowiadał, bo to jest istotne teraz technicznie, jak podejść do tego. Ale stwierdziłem, że słuchajcie, zróbmy master shotem, to będzie przez to ta historia też autentyczniejsza. E, mamy lokację, jaką mamy, mamy czas, jaki mamy. Jak zrobimy to dobrze, to będzie zupełnie inny efekt i lepszy. I chyba się udało, wiesz? Wtedy nagraliśmy cztery, chyba trzy tejki, nagraliśmy i wybraliśmy tak. jeden z nich, chyba drugi. I fajnie się pracowało. Cała ekipa była świetna. Agnieszka też zrobiła fenomenalną robotę. I co? To było fajne, a też pamiętam, robiliśmy taki teledysk Miłosza. Kojarzysz Miłosza tego rapera? Słaby jestem w rapie. Aha, znaczy, ok. Ja jestem stary rockman i metal. Niestety ja też, ja też sercem jestem przy gitarach niskostrojonych, więc to wiem. Natomiast jest taki artystek miłość. Zrobiliśmy razem już chyba 12 czy 13 teletysków. I mieliśmy taki teledysk do piosenki po drugiej stronie, który był zamknięty w jednej lokacji. co polegało na tym, że tam jest terapia jakaś. A pomysł się w, tak jakby, wiesz, zebrania anonimowych, anonimowych alkoholików, tylko że nie chodzi o tam alkohol, tylko o inne jakieś tam patologie, nazwijmy to. I... A to się wzięło dlatego, że chór brał udział w tym numerze na featuringu, więc potrzebnych było kilkanaście osób pokazać w I już byłem na ostatniej, jakby scenie, tak zmęczony. Wszyscy byliśmy zmęczeni, to była tam pierwsza czy druga w nocy, że podjąłem decyzję, że ostatnie minuty po prostu nagramy one-shotem. I bo już nie chciało mi się, to przyznać się szczerze, już nie miałem siły, żeby każdą sytuację inscenizować, może coś tam, jakieś światło poprawiać, czy kadr ostrzyć. Mówiłem, dobra, zróbmy to master shotem. Przećwiczyliśmy i to jest najlepsze ujęcie z teledysku, nie? I po prostu tak time'owo wyszło, tak aktorsko tam, Kto? Kasia, Jezu, zapomniałem, przepraszam Cię, Kasia, zapomniałem jak się nazywasz, ale pamiętam Twoje imię, tak świetnie to zagrała w tajmie. Ci, soli, ci wokaliści z chóru też fajnie z nią zagrali, że po prostu to się udało, nie? A to wynikło tylko dlatego, że już miałem dość. Już nie chciało mi się, znaczy nie tyle, co mi się chciało, już czułem, że produktywność mi gdzieś spada i dokładność mi spadała. O, dokładność spadała, ale co wymusiło jakby pomysł jeden i to zrobiło teledysk według mnie. Ale zobacz co masz właśnie, w ogóle dlaczego Master shot? I takie nie, właśnie nie, długie ujęcia, które nam ciągną się, prawda? I pchają te historie do przodu. Dlaczego one są tak, tak fajne? One po pierwsze, tak, masz ten efekt montażu wewnątrzkadrowego, tak? Mhm. Coś jest bliżej, coś jest dalej, i w ten sposób się montuje. I to wymusza ruch. Pierwsza rzecz, którą, jeżeli ktoś myśli, że będzie dużo ciął, to robi dużo ruchu kamerą, mhm. natomiast temat mu się zazwyczaj nie rusza. W tak, zasadzie uh -huh. jakby zapominają o tym, że trzeba mu dać coś do roboty, że tej postaci, nie? I e, zdecydowanie z tego za mało i cięcie, wie, wiele kątów kamer wcale nie daje tej sytuacji dynamiki, Mi, może im się wydaje, że tak się napracowali. A tutaj Master Shot właśnie prowadzi, wymusza, prawda, e, ruch ten aktorski, wymusza szukanie tych szerszych, węższych, e, e, szerszych, węższych planów, nie? Uh -huh. e, i, e, I to się dzieje, to, to jest jakby zupełnie inna wartość estetyczna, nie? Jakby, właśnie tak jak mówiłaś, jest to nie tylko bardziej wiarygodne i wizualnie trzeba popatrzeć, co trzeba zrobić, bo puszczasz kamerę na różne kąty, tak? Mhm. I nie ma sytuacji, że masz tylko 90% wiesz dobrze przygotowanej scenografii, znaczy 90 mhm. kąt, kąt, 90 tak, stopni. To jest to trudność, tak? Nie? Tak. Tylko trzeba 360 albo przynajmniej 200 nie? stopni, żeby kamera rzeczywiście mogła się obracać, przejść, żeby te światła były poza. Co wymusza znowu, że czasem, jeżeli światło jest z góry w jakimś punkcie, no to kamera musi ominąć go, mhm. no więc nurkuje, gdzieś tam szukamy dlaczego, no bo niech tutaj nogi przejdą. Okej, okay, to czasem jest na dole, to to niech idzie górą i gdzieś popatrzy, więc yy, to, to, to wymusza kreatywność. Dlatego pierwsze zajęcia takie operatorskie z, z oświetlenia nie polegają na tym, że masz 10 lamp i ustaw je, mhm. prawda, że było fajnie, tylko masz jedną lampę tak. i na przykład, Zrobię, i, i ustaw ją. Tak, że jedna lampa potrafi więcej kreatywności i lepszy efekt dać niż, niż za dużo. Ja miałem ten problem, że ja miałem dużo lamp na początku, z których mogłem korzystać, i za każdym razem mi się wydawało, że ja muszę użyć wszystkich, no bo są, tak? że efekt <laughs> tak, będzie lepszy. A, a potem nagle się zorientowaliśmy: hej, nie, to tak, tak nie działa. Nieważne, co masz, mhm. ważne, co potrzebujesz, tak? I, i, I redukujemy. W zasadzie teraz jest taka zasada, wręcz już współczesna operatorska, że. DOP, czy, czy operator, mhm. DOP w zasadzie, nie, nie odpowiada za dokładanie światła, tylko za zabieranie, że teraz się światła odejmuje z planu. Mhm. Zobacz, jakie masz w ogóle jakie masz rozróżnienie pomiędzy oświetleniem y, dla kina, bardziej znaczy takim filmowym, kinowym, a telewizyjnym. To chodzi o to, co skierujesz na tło. Zobacz sobie, że w, kinowy, w filmach kinowych tak, szpital jest miejscem, w którym żaden zabieg nie może się odbyć. <noise> nie powinien przynajmniej, bo jest ciemno, no tak. mroczno, no. przecież tam by każdy po prostu nic nie wiedział. No gorzej jak w PRL-u. W PRL-u akurat było dużo tam lamp, nie? Ale tak się śmieje, jakby, kurczę, trzy mm -hmm. żarówki mieli na krzyż, nie? Ale, ale ma być klimat, nie? Ludzie, kurczę, mają spotkanie bardzo ważne, biznesowe. To mają tak przy zaćmionym świetle, że, że kartki i papieru nie można przeczytać, mm -hmm. nie? Ale, ale wygląda to fajnie. A znowu, jak masz telewizję, no to telewizję oglądasz w jasnym pokoju, w Dzień najczęściej, tak, i żeby to się jakoś czytało, żeby ten ekran nie był taki czarny i nie na bokiem, mm -hmm. no to filują to pełnym światłem, te ściany prawda, pokazują i jest to jasne to tło, nie? I zobacz, i tak, i tak no masz seriale szpitalne, telewizyjne i tam będzie full światła, i będziesz miał sceny szpitalne w filmach kinowych, i tam będzie y, tło przede wszystkim mm -hmm. wyciemnione, Wyszło, wysłonięte. I jak ja sobie uświadomiłem, że w zasadzie na tym polega sztuka pracy ze światłem, na usuwaniu tych elementów, zacienieniu. Nie ujawnianiu tła, to, to, to się stało zupełnie inną cinematografią. Nie? To, mm -hmm, znaczy, to tak. Z tego byłem najbardziej zadowolony, że można w ten sposób działać. No tak, bo to dużo zmienia. Żeby nauczyć, czy nawet czasem klientowi trzeba to wytłumaczyć, to. E, zdarza się, to nieczęsto, ale się zdarza, że zdarzało zdarza mi się, że producentowi, że to, że mam tyle lamp, nie odpalajmy ich wszystkich, pomalujmy tym światłem. Światła nie są tego, żeby było jasno. Tylko, żeby było ładnie. A ładnie to nie znaczy, że wszystko się ładnie świeci na twarzy, na buzi. No chyba, że chcemy z 50-latki zrobić 30-latkę, no to tak musi być. Tak, e, tak. To, to tak trzeba powalczyć. A ładnie, może złe słowo, żeby było też jakby skutecznie, nie? bo jak jest gdzieś tam ciemne, to niech będzie po prostu ładnie wizualne, ale na przykład niekoniecznie będzie ładne dla, dla, dla Cioci. bo Ciocia będzie przerażona, która będzie to oglądała, ale. W efekcie światło jest ładne, tylko że straszne. No, chyba wiem o co Wiesz to nie, bo ładne to jest element, właśnie takiej emocji, znaczy takiego odbioru, mm -hmm. a ja bym powiedział, że skuteczne. Tak, o, tak że, skuteczne. że to działa. No, dobre słowo. Że to działa. Tak. Działa tak, jak powinno, nie? Że mm -hmm. klimat sceny oczywiście budujemy. W ogóle najważniejsze, że, że każda scena ma być przede wszystkim zbudowana historią tak że mhm. mamy rozumieć co się dzieje, dlaczego, o co chodzi albo nie rozumieć, ale w sposób sensowny, tak? Czyli najpierw mamy scenariusz. Potem do tego dostosowujemy lokację, tak? Scenografia Potem bardzo ważny jest aktor, tak, żeby się czytał, mhm. żeby z tym był spięty, tak? Twarz czasem wystarczy postawić na, na próbie kamerowej: Okej, okay, mamy trzech aktorów, wszyscy mają dobre doświadczenie, ale tylko jedna twarz, albo czasem żadna. Mhm. Po prostu nie opowiada ze startu tej historii, którą mamy w głowie. Trzeba szukać dalej, tak? Mamy jeszcze, no wiadomo, dźwięk daje klimat, muzyka daje klimat, no i kwestia oświetlenia, mhm. typu światła, ale i jego barwy, nie, tak. że ja tutaj chcę mieć taki efekt, powiedzmy czarno-złoty, bo bardzo lubię te, te barwy i one odzorowują mój charakter. To sobie z tyłu zrobiłem czarne ze złoty. Rozumiem. No tak, jakby. I to jest fajne, bo to jest autorskie, no nie? że ty chcesz, żeby tak było. Ktoś przyjdzie i powie: Kurde, czemu tak jest? A ktoś inny przyjdzie i powie, że to jest fajne. I e, to jest z, z, z każdą inną dziedziną sztuki, czy to chodzi o pisarstwo, czy o muzykę, e, że mamy tyle narzędzi i warto robić je, pod, korzystać z nich pod siebie, nie? Pod, swoje, pod swoją estetykę, bo to potem to jest rozpoznawalne, nie? bo jakby artystów się rozpoznaje pod tym. Że patrzysz, patrzysz na jego produkt, produkt na jego efekt pracy i wiesz, a to chyba on zrobił. I to jest ta wartość, o którą powinniśmy walczyć, chyba robiąc swoje rzeczy. Że... A w, tak jeszcze przyziemnie, słuchaj, bo właśnie, właśnie fajnie poleciliśmy, popatrz, przelecieliśmy przez tematy takie reżyserskie, Le, leciutko, bo leciutko i to też... No, e, ideowo bardzo. E, to jest tak Kwestie operatorskie, ale jeszcze takie kwestie właśnie sprzętowo i, do, i jak gdyby realizacyjne, bo e, ReżOp, tak, mhm. wracając do, do naszej wcześniejszej rozmowy, e, ReżOp przyjedzie na plan ze swoim sprzętem, często, i y, swoim samochodem, tak? Mm -hmm. I musimy się do tego auta zmieścić, więc jest zawsze coś za coś. Mm -hmm. y, ty pracujesz bardziej na, masz torby, masz skrzynki. Czym to wozisz swój, swój sprzęt? Ja y, mam taką y, torbę na kółkach z kilkoma mm -hmm. kieszeniami. E, kupiłem ją niedawno, względnie, chyba w październiku, w listopadzie. I tam mam wkład kieszeni na lustrzankę, na obiektywy, na elementy do riga, jak akurat potrzebuję, jak nie to slider taki mały wschowam, co pożyczę od kolegi, u góry mam, potem zakrywam takie wieko i tam mam takie, jakbyśmy mieli, jak powiedzmy, labirynt, <grymne> na złe to, takie miejsca i tam mogę powkładać karty, szyny, jakieś śrubki, nie śrubki, klucze, nie klucze i to wszystko mam w tym jednym miejscu, więc to jest fajnie, bo wcześniej woziłem osobny case do dwóch obiektywów, osobna torba na lustrzankę, osobny case na szoguna a teraz wszystko wkładam tam i jest spoko, jest spoko. Ja też, ja też tak wolę, ja Wam skrzyn zestaw skrzynek trzech, jeszcze mm -hmm. y czego ta główna dolna to jest na kółkach właśnie, y no i tam się jeszcze ze wszystkim dźwięk, światło, kamera, rekordery. No, i plus y, osobno jest statyw i statywy do światła, nie? W takim najprostszym setupie. I dla mnie skrzynki, no bo miał, miałam takie, że okej, okay, torby albo skrzynki, albo jak, jak to, prawda, decydować. Skrzynki dla mnie są super. Po pierwsze, dlatego, że ja mogę na nich później jeszcze usiąść, postawić, że jak tak. jesteśmy gdzieś w terenie, Warto. to one pomogą bardziej niż, niż torba. Poza tym nieraz nie się zdarza, że ja mam wysokie jakieś kąty kamery mhm. za statywem i ja nie mam, jak kontrolować obrazu, nie? To jak sobie stanę na takiej. Skrzydem w to sobie sięgnę. Mm -hmm. nie? Tak, tak. I to pomaga. Natomiast y, przerzuciłem ostatnio kamerę i obiektywy do dwóch dużych y, toreb. Camroka, y, to są te Tank 190. Mm -hmm. One są genialne, ale nie dlatego, żeby, y, wiesz, żeby jakoś te skrzynki, tylko. Odrzucić, tylko ja mogę to wrzucić się na siebie, i, i ja sobie z tą torbą wyjdę w jakieś bardziej niewygodne miejsca. Że na skrzynce to my dojedziemy do po płaskim, nie? Ale jak trzeba mm -hmm. wyjść po schodach, to już jest problem, bo to już noszenie tego przy sobie jest nieprzyjemne. Tak. I y, no właśnie, to kwestia, jak się spakujemy. Ale jeżeli chodzi o stabilizację, to mówisz, że co, że masz y, tego Ronina jeszcze, tak? Jeszcze z gimbalem? Wrócę jeszcze tylko na chwilę do skrzynek. Bo używam tor, to tej jednej torby na te podstawowe rzeczy, ale skrzynki czasem ratują, bo jestem taki trochę, trochę szybki, w sensie nie zobaczę, coś się zsunie, coś spadnie, i wtedy skrzynki ratują. Jak wyciągam z bagażnika, wiesz, jak coś stuknie, i to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast idąc dalej o stabilizację, wiesz, co ja mam akurat? Ronina M pod GH5. Mhm. Wcześniej używałam Ronina zwykłego z przedłużonymi szynami pod FSK, natomiast rzadko z tego stosunkowo korzystam. Wiesz, nie jestem. Operatorem, który się w tym szkoli. Nie? I tak, jako albo Statyw, albo Rig, albo to. A kupiłem to głównie dlatego, żeby no mieć na wszelki wypadek, wiesz, jak potrzebuję jakieś nie wiem, setkę wokalną zrobić, która akurat no, w tej narracji musi być gładka, chociaż u mnie tam czasem jednak widać te kroki. Zdarza się, jak ja robię akurat zdjęcia e, lub tam niekoniecznie dobrze chwycę. Lub, lub jak jestem już zmęczony po całym dniu, to czasem pewne niuanse wychodzą. E, no, więc z tego korzystam. Fajnie by było mieć mowika, ale. No tak, jest drogi. Ale słuchaj, to czekaj, to z czego najczęściej się że możesz statyw, statyw monopod? Co, 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 co jest takim twoim podstawowym jak gdyby narzędziem? Ręce. Ręce, jakby. Ręce, ewentualnie rig, który tam jakoś sobie zmontowałem, nie wiem czy jest dobrze wyważony czy nie, ale u mnie, u mnie działa, ja umiem się nim obsłużyć. Lubię też zdjęcia na statywie do takich bardziej mm, rozłożonych matematycznie e, kadrów. No i gimbal. No, ale to mniej chyba, bo to wiesz jak to jest, kupisz nowe urządzenie i po z nim, nie? Jak wykorzystujesz, tylko jest świetne, bo jest świeże, jeżeli świeżo dopiero wprowadziłeś swój arsenał, ale łatwo się zgubić, tak jak pamiętam, po pożyczyłem slider od kolegi, raz, na teledysk, cały dysk zrobiłem na slajderze, fakt, to było 8 lat temu, ale wiesz, zrobiłem, natomiast, tak jak pytasz, lubię statyf i lubię ujęcia z ręki. Jest chyba. I bardzo dobrze. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest taki najbardziej um, znaczy nie najlepsze, bo co słowo najlepsze, ale taki najbardziej organiczny sposób y, y, jak gdyby prowadzenia kamery, nie? Że y, no z ręki, no to jest z ręki, ale nie, że taki shaky kamera, prawda, że ją trzymasz w ręce i ona ma, tylko rzeczywiście jak jest rig i masz przełożenie na ramię mm -hmm. i decydujesz, prawda, o tym jak ona sobie ma tam prowadzić, dodaje takiego, takiej Takiej naturalności, ono taki, mm -hmm. takiego dramatyzmu wręcz dodaje. Ja bardzo lubię, dużo pracuję na rigo, e, e, Mój waży 13 kg e. w pełnym e. setapie. I dzięki temu, że on jest ciężki, mm -hmm. to on całkowicie jest niewrażliwy na lekkie drżenia tak. rąk. Na Zde, zasadzie on nie ma mm -hmm. tego nieprzyjemnego drżenia, tylko rzeczywiście sprowadzenie takie w pełni e, z, bio, z ramienia. Nie? Mm -hmm. A jeżeli e, ktoś, jeżeli zaczynamy, no to statywowe prawda, kadry które wymagają dopieszczenia tego, co widać mhm. w kadrze, tak? że tego nie ukryjemy, że nie będziemy się tu przemieszczać, w związku z czym e, tam nie musimy tym tłem aż tak się przejmować, mhm. tak? no bo ono się cały czas zmienia, tylko trzeba tą kompozycję całą zbudować i ten kadr trzeba utrzymać, no bo ten statyw się ciężko przenosi. To jest uważam e, za mało doceniane przez osoby, które zaczynają, tak? Niechętnie sięgają po statyw. Tak. A to jest o, o potężne narzędzie, które zmusza do tego, żeby zrobić fajne Kadry. Tak. I ono uczy bardzo dużo e, takiej estetyki, cierpliwości, nawet pracy m, ze światłem, z ludźmi, z inscenizacją. O, naprawdę dużo uczy w inscenizacji, a co jest tak trudne cholernie. E, trudne. A kiedy zbagatelizuje się to i nagle okazuje się, że trzeba zrobić inscenizację, okazuje się, że robisz jedną prostą scenę przez półtorej godziny powiedzmy, nie? I to może być problem, mm. nie? Więc jakby warto korzystać. Zresztą Kocham film Napoleon wybuchowiec, Napoleon Dynamite z 2003 roku. Ofowy film, który zarobił 40 milionów dolarów i chyba cały na statywie jest, może parę tam ujęć, wiesz, jakieś tam lekkie jazdy czy coś w tym stylu. A ma tak piękne matematyczne e, swoje kadry, w, a biorąc pod uwagę, że, że to był tani film, stosunkowo naprawdę fajne rzeczy tam są zrobione. Więc tak, statyw, potężnym narzędziem. Dokładnie. Jest. No to słuchaj, to jeżeli masz tyle już dobrych realizacji za sobą i 8 lat jesteś w branży, to na jakim teraz etapie jesteś problemów, znaczy swoich? Znaczy czy, w czym się chcesz rozwijać? Czy masz problemy? Co potrzebujesz się u siebie poprawić jako? Co gdzie postrzegasz u siebie największe, największe błędy? To jest takie dość fajne pytanie, dosyć otwarte. Po tych 8 latach uważam, że umiem że potrafię o wiele mniej niż uważałem 8 lat temu. E, więc w każdym zakresie dużo by mi się przydało dowiedzieć, i w zakresie sprzętowym, żeby lepiej ogarniać, więc większą wiedzę. Jako, e, że wiesz, zajmuję się w pra prak praktycznie każdym polem filmowania po trochu, więc jest bardzo dużo do nauczenia się, więc cały czas staram się to nieś tam nadganiać, ale trochę uspokoiłem się z wyścigiem, ze sprzętem bo i ze znajomością jego, bo to jest a wykonalne, żeby tutaj ogarnąć. Natomiast bardziej to są, abstrahując już od tych wiesz, umiejętności pewnych, to bardziej to są takie problemy egzystencjonalne. Na zasadzie, czy ja dalej chcę robić te teledyski, czy po tych ośmiu latach coś się w nich zmienia, czasem się na nie obrażam, czasem w się już nie chcę ich robić ale co by nie było i tak największym moim marzeniem jest po prostu zrobić film stąd fabularne bardzo często teledyski czy tam fabularyzowane w jakiś sposób mamy scenariusze z kolegą moim Przemkiem Korsem popisane mamy pomysły zrobione tylko trzeba w końcu zrobić ten film i zawsze wymówką są pieniądze nie żeby złapać parę osób w jednym miejscu powiedzmy na 10 20 30 dni co jest też trudne no ale zrobimy to kiedyś. To jest taki, takie moje największe wyzwanie, a w ramach tych i realacji, realizacji, które robię, poprawić e, bardziej światło u siebie. To jest ze strony operatorskiej, a reżyserskiej i To są te rzeczy, dwie i czytelność historii, bo niektóre historie robię tak zagłatwane, że po dwóch latach sam ich nie pamiętam o co tam chodziło. Nie? Więc. Okej, okay, okej, okay. ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że, że no nic bym nie umiał dodać do tego, co ty mówisz, bo właśnie ogromnym problemem, jak już świadomie pracujemy kamerą mm -hmm. i jakby nie ma problemów organizacyjnych, to jest już sama inscenizacja, czyli cały ten ruch aktorski, żeby to się czytało, żeby to było motywowane, żeby to się działo, to o co nam chodzi. To prawda. Drugie mówisz, że właśnie te zagmatwane historie. Sobie obieca... Ja sobie obiecałem, że ponieważ notorycznie robię zbyt skomplikowane historie, i to mhm. jest właśnie wspólny nasz, nasz problem, e, to że zawsze będę je maksymalnie ścinał. Mhm. I nawet tak jak w zeszłym roku na 48 godzin wymyśliliśmy skomplikowaną historię, uprościliśmy ją do maksa i była już tylko 10 razy zbyt skomplikowana. <laughs> Rozumiem. Następne razy trzeba ją jeszcze bardziej, nie? Mhm. E, ale widzisz, tutaj wejdę ci no. słowo, bo mm, miałem coś takiego, że e, robiłem jest zbyt skomplikowane moje też historie. Stwierdziłem, dobra, obetnę. Zrobiłem teledysk, obciąłem. Ja to patrzę i mówię, Boże, czegoś mi tam brakuje. Ale obciąłem jeden wątek, tylko taki dość istotny, który znaczy dość zmieniający w ogóle cały wydźwięk klipu, ale teraz też on jest dobrym. Do, przez, uważam, chyba dobrym takim bytem osobnym. Ale kolega potem do mnie dzwoni i mówi: Ty! Już myślałem, że więcej tam zrobisz w tym klipie, nie? I, mm -hmm. i, I czasem nie wiem, czy to obcinanie ma sens. Może właśnie nie upraszczanie tych historii, tylko umiejętniejsze przekazanie to, co chciało się powiedzieć w tym samym zagmatwaniu. O, może tak. Tak, tak. Ale wiesz co, to Ci bardzo polecam taką książkę. Mamet to napisał, reżyser, reżyseria filmowa według Mameta. Mm -hmm. I o, to jest takie studium um, redukcji, jak gdyby um, tego, co. Myślimy, że o czym jest dana scena albo dany film, do tego, co faktycznie warto pokazać. To mhm. jest taki tok ćwiczeniowy, który bardzo pomaga. Bardzo, nie wiem, czy czytałeś, czy się spotkałeś z tą książką? Nie, nie. A czy nie czytałem jej, nie mam u siebie. Nie czytałem. Ona jest króciutka, mhm. tam jest parę takich bardzo, muszę ci powiedzieć, trudnych stwierdzeń, bo tam na. Zacytuję ci fragment, który mnie najbardziej wiesz, szokował. To pokazuje, jak bardzo charakterny jest ten facet. Yy, nie wiem. Yy, nie wiem nic na temat, znaczy nie. Parafrazuję, mhm. oczywiście. Nie wiem na temat szkół filmowych za dużo. Wydaje mi się, że są bezużyteczne. A to dlatego, że miałem dużo do czynienia ze szkołami aktorskimi i widziałem, że są bezużyteczne. <grytanie <grytanie wiesz, na tej podstawie facet wyśferuje wyroki. Mhm. A inna rzecz, na przykład, było takimi wielkimi napisanymi literami, że. Mm, Żaden producent nie umie czytać scenariuszy. Żaden. Jeżeli się zastanawiasz, żaden, że to jest takie zero-jedynkowe, nie istnieje na świecie producent, który umie przeczytać scenariusz. No przynajmniej według niego. Nie? Mhm. I on, on prowadzi masterclassy, właśnie takie reżyserskie, i no, jest super facetem. Nie? I teraz się zastanawiasz, to jeżeli on doszedł do takich wniosków. No, mm -hmm. warto się z tą książką prawda, zapoznać, bardzo ci polecam. A to to ten poziom. Dobra, a, a to było jedno z tych wydawnictw typu Wojciech Marzec? Czy to zupełnie co tak, innego? Tak, tak, a tak. To może... Ja w ogóle będę no. chciał nagrać, wiesz, co, bo ja tych książek całą masę mam, mm -hmm. nie? większość przeczytałem. Część mnie właśnie po, położyła i jest dużo rozmów o tym, znaczy ludzie pytają, co bym polecił. No to wydaje mi się, że ewidentnie są książki na początek lepsze, a inne są tak trudne, że potrafią aż zrazić w mhm. ogóle do problematyki. Nie? Rozumiem, tak, bo tam jest trochę przestrzeń. Też mam tych książek kilka od niego. Dwocie marzec tego wydawnictwa, ale też nie, chyba żadnej nie przeczytałem, tak w sumie powiem szczerze, bo. Wiesz co? Znaczy, nie, a czy może inaczej? Przeształem powiedzmy, nie wiem, jedną trzecią, potem zająłem się za inną, potem jedną tak, tak. Ale tu się tak czyta. Czytać. No właśnie, nie, A jak już wracam do niej, to i tak nie pamiętam, co dokładnie przeczytałem wcześniej. Nie? I tu mam taki problem, bo ja wracam powiedzmy, po dwóch latach. Dla mnie coś jest to jest niesamowite w czytaniu książek z branży filmowej, mm -hmm. że można do nich wracać co dwa lata. I w tych samych zdaniach czytasz coś zupełnie innego. Tak, tu się zgodzę. Że znaczy, no. ta sama treść ma kompletnie inne znaczenie na danym etapie e, e, Twojego doświadczenia, nie? Tak, tu się zgodzę, że można pewne nowe wnioski wyciągnąć, więc warto do tego wracać. To mniej więcej jak jakąkolwiek e, książką przekazującą jakąś wiedzę, nie? Jakby no, jakbym się teraz pewnie w jakiejś książkę z matematyki zacząłbym wartować, to pewne rzeczy bym inaczej w końcu bym zrozumiał, a nie tak jak nie wiem, w gimnazjum czy w Wiesz no nie do końca, bo masz podręczniki, które jak gdyby uczą cię jakiegoś konkretnego działania, bo mówimy takich branżowych, mhm. nie? na zasadzie konkretne procedury, i wykonanie tej procedury powoduje, że no, wykonasz produkt zgodny z założeniami, mhm. nie? zgodny z, ze standardami. A w filmie te standardy są, ale ym, samo wykonanie procedury nie gwarantuje nic. Co tak. więcej, jest tyle zmiennych elementów, które jeżeli jedną procedurę pominiesz jakiś element i weźmiesz z innej procedury, to w jednym przypadku to ci totalnie rozwali sytuację, a w innym przypadku to ci totalnie naprawi. Na przykład technologia przetwarzania obrazu ma sens, kiedy ona, no, dobór kamery, prawda? Kiedy jest ściśle powiązana ze studiem po postprodukcyjnym, który wie, jak na tym obrazie mhm, pracować. Tak, 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 tak. Ale przy danych warunkach oświetleniowych, przy danym sposobie kręcenia, że nie wiedzą, co z tego zrobić, nie? Najlepszy dowód na to, że to, że zdecydowałeś, żeby personelnego z eslogiem Wcale nie znaczy, że będziesz miał taki obrazek, jak ci się wydaje, prawda, że można z niego wyciągnąć, bo wystarczy, że trafi do kolorysty, który nie zna się na obróbce mm -hmm. e, akurat z loga, tylko ogólnie koloruje i jego na zlog na pewno położy, bo jest strasznie trudny w kolorowaniu. Tak, I nagle do, doświadczenie polega na tym, ok, kończymy kurczę ze zbyt płaskimi profilami, bo z tego jest tylko nieszczęście później, nie? że to naprawdę trzeba się na tym znać. I to jest pytanie, czy chcemy tak bardzo dobrze się kształcić, prawda, czy też wolimy sobie troszeczkę odpuścić i mieć. Mieć wcale nie gorszy obrazek, nie? tylko nagle się okazuje, że kiedy umiesz zapanować nad kontrastowością sceny, to nie musisz mieć aż tak płaskich profili, nie? bo to wystarczy czasem tylko wysłonić jakieś źródło światła i to jest generalnie to samo. Nie? Tak, to prawda. Więc faktycznie znajomość różnych narzędzi, mieszania tego jest istotna, która wynika i z praktyki, ale czasem właśnie z jakiejś rady, którą dostaniemy od kolegi, czy czasem jak ktoś otworzy oczy. O, na, na jakąś jedną sytuację, nowy blask da, nowe światło, i zaczniesz rozumieć. Aha, to przecież jakbym to zmienił, Eureka. Fakt. I powiem Ci, że jakby robi, kręciłem jeden, jednego shorta chyba rok temu. Półtora roku temu. Jest już dwa, będą teraz, tak? No, dwa lata temu. I cała ta wiedza, którą, wy, którą wyciągnąłem z teledysków, prawie że kompletnie się nie przełożyła mi na tą opowieść fabularną, gdzie jeszcze wchodziły dialogi i pewne inne rzeczy. Wiesz, też ciężko się rejestruje film, który, którym się jeszcze decyduje o kadrach jeszcze się w nim gra, no nie? Jeszcze się go produkuje, więc to była dodatkowa trudność. Natomiast jakby nie zwalnia mnie to z niczego, ale zupełnie inne, wiesz, jakby prawa tam wchodziły w grę, zupełnie inne rzeczy, na które musiałem zwrócić uwagę i położyłem to trochę. Chociaż ładnie wygląda, bo to w końcu jednak coś z tych teledysków wyciągnąłem, ale Tempo, tempo siadło, bo mi muzyka nie pomogła, którą dostaję, dostaję zwykle od zaciądawcy No to był błąd. -mój pierwszy, Mój pierwszy, wiesz co, film taki właśnie fabularny, no to ja miałem w głowie, byłem fanem strasznym ściany Pink Floydów i mi się marzyło, że zrobię taki film właśnie muzyczny też. Nie? Mm -hmm. No i takie rzeczy mają prawo się udać, kiedy masz naprawdę wybitną muzykę napisaną od początku do końca. Tak jest. No, a moja ta muzyka była bardzo przyzwoita, bo ona była pisana przez super kompozytorów, tylko mhm. że oni to zrobili tak, jak umieją najlepiej w danym czasie, tak, i no, po prostu to są bardzo, bardzo sympatyczne utwory, tylko one są relatywnie proste, tak, no, w wykonaniu, no, bo to nie cała orkiestra symfoniczna, one były takie, jakie miały być. I okazało się, że no, trzeba bardzo uważać na to, na czym opierasz prawda, wizualnie film. I jak byłem na konsultacjach później właśnie u profesora y, Sławomira Idziaka, no to jak to obejrzał, powiedział, że właśnie mamy zbytnia tendencja do estetyzowania, tak? Że no jest ładna dziewczyna, łagodna muzyka, bardzo ładna, delikatne prowadzenie kamery, prawda? To wszystko jest ładne, Aha. przez co e, jest przeestetyzowane. Rozumiem, Jakbyś wziął nie wziła, ładną dziewczynę. Mhm. Tak, jak, jakbyś wziął brzydką dziewczynę, nie, ładną dziewczynę, ale w brzydkiej ją przestrzeń, to by był taki właśnie dysonans wizualny i to by się właśnie fajnie. Może nie do nas, ale to by się na pewno lepiej oglądało, tak? Tak. I, i dobrze mówisz, Dramaturgia bo, byłaby lepsza. Tak, bo i to się na różnych jakby etapach przykłada, na różnych poziomach, bo czasem, ja nazywam to takie jakby granie w kontrze, nie? Że jakby coś kontrujemy wrażeniowo do, do czegoś, co z pozoru powinno być inne. I czasem, jak jest spokojna nuta, spokojna piosenka, to ja lubię do tego dać na przykład historię, która polega na jakichś walkach na, na broń i kamera po prostu leci z riga i po prostu się dzieją różne rzeczy, które teoretycznie nie pasują, ale w zestawieniu to jednak robi jakieś wrażenie. Nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, ale czasem jest to fajne rozwiązanie i warto, warto o tym pamiętać, że żeby sięgnąć po inne narzędzia, no, to, to, żeby faktycznie to nie było wyestetyzowane albo zbyt banalne. No, oczywiście, ważne, tak. też, ważne, żeby nie przesadzić żadną ze stron. Ale żadną ze stron. W ogóle, wiesz, to dlatego jest problem taki z filmem, bo to jest najtrudniejsza ze sztuk. My tu mamy tyle rzeczy do pogodzenia tak. ze sobą, mm. że y, trzeba mierzyć siły na zamiary i trzeba też wiedzieć, że nie wszystko się da samemu zrobić idealnie, nie? I, I na tym, to, to jest ten moment, w którym reżop zaczyna polegać na kimś, bo wie, że. Yy, właśnie. Grupa, da, gru, grupa specjalistów da lepszy efekt niż, niż jeden samodzielny, chyba że rzeczywiście mamy projekt, który z, wręcz nie, wymaga tego, aby była jedna osoba. W jakiś film dokumentalny, na przykład, mm -hmm. no to okej, okay, jestem w stanie się zgodzić. No ale myślę, że do fabularek to, to jednak ekipa jest potrzebna, film nie powstaje w pojedynkę. I warto sobie tę ekipę budować, i od, tego, od czegoś trzeba zacząć. Więc pewnie zaczynamy właśnie samodzielnie, a potem, już w ramach rozwoju umiejętności, szukamy osób, które mogą nam pomóc. Tak. Jesteś? Halo, Halo? Tak, jestem, jestem, jestem. I tak jak dobrze mówisz, warto mieć tych ludzi swoich. Ja mam takie swoje trio. Mam do mojego asystenta, Mariana, pseudo Marian, i w imię Mariusz, i praktycznie zawsze jest ze mną na planie zdjęciowym. Czasem mi nawet pomaga w decyzjach, kiedy już nie wiem, co zrobić, mówię, Marian. Tak byś zrobił czy tak, zrobiłbym tak. Ja mówię, hmm, a nie, zrobię inaczej. I na przykład on jest chociażby po, potrzebny do tego: tego, żeby pojechać za mną samochodem, żeby pomijać po mi obiektywy. Wiesz, jakby sam tego nie robię, on jest nie, niezbędny. Jest, jeszcze jest bardzo dobry moim kolegą teraz. Zaprzyjaźniliśmy się przez to. Bo już od trzech lat jeździmy i mam jeszcze taką beatę, która bardzo często pomaga mi w organizacji produkcji i też w, w byciu jakby kierownikiem na produkcji. Jest bardzo wesołą osobą i zawsze bardzo fajną atmosferę wprowadza i jest, nigdy nie ma nerwow, nerwówki na planie. Więc jakby mam takie swoje trio, które nie zawsze mam we trójkę, bo wiadomo, czasem jobują w, w innych e, rejonach, ale to jest takie też zebrany team, niewielki, ale na którym zawsze mogę polegać. Oczywiście mam swoich ludzi, których lubię, z którymi pracuję, jak jestem powiedzmy w Warszawie, to wiem do kogo zadzwoni, żeby był e, gaferem, fitlikiem. Czy w Poznaniu do kogo zadzwonić, czy w Trójmieście, czy w Katowicach, czy we Wrocławiu. Więc jakby mam takich swoich, ale to nie jest taki wiesz, team, który zawsze pracuje razem, ale mam takich ludzi, którzy mnie uspokajają, jak są na planie, i to warto, warto mieć. Warto, warto. Słuchaj, to tak jeszcze kwestia przyszłościowa. To powiedz jeszcze, jakie masz plany. Dzisiaj widzisz za 10 lat, nie? Ja wiem, że miałeś te chwile załamania, czy dni pizgnąć tym wszystkim. Zresztą każdy filmowiec pewnie coś takiego przechodzi. Mhm. Ale, ale jakie masz plany i jakie masz marzenia, żebyśmy mogli do tego wrócić, naszej rozmowy, wiesz, za 10 lat i, i powiedzieć: O kurczę, wiesz, było tak, było tak, nie? Wiesz co? Mm -hmm. Chciałbym robić to, co robię, ale spokojniej, mniej, a lepiej i mieć, parę lat temu powiedziałem sobie, że do trzydziestki chciałbym mieć fabułę za sobą, jako reżyser albo operator, jakkolwiek tak naprawdę, ale to nie będzie moja trzydziestka, nie, akurat, bo już minąłem. Więc może nie wiem, może to będzie. Może na 40? Tak, w może tak. Więc fajnie, by było mieć jakiś film za sobą. Ale chciałbym robić te rzeczy, które robię spokojnie i żeby one były zawsze albo przeważnie w moim stylu. Żebym mógł zrobić Teledyks tak, że go sobie naprawdę zrobię na zasadzie e, dokładnej. E, jakby dokładnego scoutingu lokacji. Żeby zastanowić się nad tempem. A nie te rzeczy szyć bardzo często na planie. Co lubię też, daje mi tu pewną adrenalinę, ale chciałbym móc jakby mieć większe pole manewru w tym. Hmm? Wiesz co, jak mówimy o wieku, właśnie Aha. to też, no, no, no właśnie, no jeżeli realizujemy filmy na takim już pewnym poziomie, to każdy chciałby te fabuły już mieć już tę historię swoją opowiedzieć. Już wiemy, jaka jest ogromna różnica między tym, co mieliśmy w głowie, jak mieliśmy 20 lat, a teraz jesteśmy już po tak, 30, oj, nie? się pozmieniało. Jak inne historie w ogóle nas interesują, nie? Że kiedyś to byłoby fajnie, jakby poszli się postrzelali w lesie. Tak. Najlepiej. A teraz już chcielibyśmy opowiedzieć jakieś, jakieś coś bardziej ambitnego i, i, i to nas cieszy. Nie ambicja, tylko, żeby, żeby było. Mhm. Tylko, że rzeczywiście nas to cieszy, nie? A myślę o tym w ten sposób, że właśnie Piotr Domalewski, który teraz y, tą Cichą Noc mhm. sterował i absolutnie, y, wiesz, mistrzostwo świata, to on jest w moim akurat wieku, to on jest 83 rocznik mhm. i, i tę fabułę zrobił. I jemu się udało. I myślę sobie, krócę bomba, też właśnie tak jak się porównujemy, że jest dużo dobrych młodych debiutów, że oni w wieku 30 lat już puścili dobre, udane film no, ale też jest dużo debiutów, że już na starość, że tak powiem, do były nie. Dokładnie. Trzeba się za to zabrać wtedy, kiedy będziemy gotowi, kiedy wszystko się uda. Ja, ja do, do, dociągam ten mój, nasz serial, prawda? Internetowy, robimy sobie to cały czas, robimy sceny dialogowe, tiuty. Mhm. cały czas się przygotowujemy do tego, żeby tam pełny metraż zrobić. I jak ktoś pyta, kiedy? To ja mówię, to nie jest kwestia kiedy, tylko po co, tak? Że to już nie robi się fabuły tylko po to, żeby ją zrobić, tylko uzbieramy temat, mamy pewne pomysły, skonsultujemy to i spróbujemy z tego zrobić jakąś historię, nie? Więc okej, okay, umawiamy się, że będziemy się patrzeć, jaka, jakie te fabułki pojawiają się. Ja ci z mojej strony bardzo polecę, żebyś przyjrzał się właśnie festiwalom, które wymagają nagrania jakichś shortów w krótkim czasie, mhm. typu na przykład, nie wiem, 40. 8 godzin. Uh -huh. Znasz festiwal? Tak, znam, znam. Nigdy nie brałem udziału, ale znam. Stary, to jest coś. Po czym ludzie mówią, że nigdy więcej, ale następnym razem się widzimy, nie? Widzimy godzin. Musisz zrobić film, musisz go zmontować i trzeba się mocno, że tak powiem, z tym swoją wiedzą zmierzyć i umiejętnościami i samozaparciem. Myśmy zrobili film, który jest mocno dialogowy i co prawda na sam 48, no to y, supresja wygrała w, w zasadzie wszystko i to był taki film, który jakby zdominował. Natomiast no, ten nasz film wysłany już na inne festiwale już zaczyna jak gdyby przynosić te, te nagrody i tutaj duża no to fajnie. zasługa reżysera również. Musimy pokazać, bo nie widziałem. Prawda? Po, po, pokażę, no pewnie, on jest w internecie. Mhm. Po, po, serdecznie się zapraszam, ale chodzi o to też, że on jest właśnie zrobiony w tym systemie dialogowym, który my opracowaliśmy. Tak na zasadzie, że jest dużo przegadane i na tym się chciałem skupić, że filmy niskobudżetowe mają problem z dźwiękiem w dialogach. Mhm. U nas tego problemu przy tak krótkiej realizacji, wbrew pozorom aż tak nie było, to Fajnie, po pierwsze, po drugie, że, yy, że jeszcze jak sobie tak myślę o, o tym, to film Spring Open jest takim miejscem, gdzie masz szansę wpaść w ekipę, która jest tak zajawiona i nastawiona na zrobienie fabuły, że te fabuły rzeczywiście powstają i super filmy można obejrzeć. Nie? Mhm. A to jest proces no, filmu, co niedawno, Finspring... nie? Z dwa tygodnie, trzy tygodnie temu? U was tam? Nie, Film Spring Open będzie teraz na jesień. To jest właśnie festiwal. W zasadzie to nie jest festiwal to są plenery dla filmowców, takie warsztatowe w Krakowie. Aha. I tam jest, wiesz, ta część wykładowa tam są grupy prowadzone tam jak ktoś chce się zajmować, wiesz, fabułą, no to ma fabułę, dokument, reklamę, teledysk, filmy przyrodnicze. Tam grupowa mastera też była, wiesz, jako ci, którzy się szkolili bardziej w kwestiach technicznych. No i w tym roku to też jak gdyby, no, co roku to jest. To w ogóle jest pomysł profesora Sławomira Idziaka, tego naszego super operatora, którego bardzo cenimy i który też dzieli się z nami swoją wiedzą. To co właśnie, to, to jest fajne, że wiesz, rozumiesz, wpadasz i musisz to zrobić mhm. i musisz się z tym zmierzyć. Nie? Więc nie ma takiego odwlekania za rok, no, bo nie ma pieniędzy, no, no, bo rozumiem. coś tam, coś to tam. To wpadasz, wpadasz i robisz. I robisz nie? No tak. To są, to musi być weryfikujące. No to faktycznie moglibyśmy porozmawiać jeszcze cały wieczór. W sumie wieczór już tam się kończy, bo zaraz chyba będzie wschód słońca. Popatrzę, że już pierwsza 12 jest. Wiesz co, i tak jakby konkludując całą tą naszą rozmowę, która i tak była dość ogólnikowa, ja nie jestem zbyt zafiksowany na, na sprzęt, na kodeki, i pewne rzeczy, oczywiście biorę to pod uwagę. że to jest, Wiem, że to jest istotne. Natomiast co by się nie działo, i tak najważniejsze jest to co chcę przedstawić, czyli historia. Historia jest najważniejsza i sposób, w jaki ją przedstawimy, żeby to pasowało jedno do drugiego, żeby to tutaj, wiesz, w serduchu jakby zadziałało najlepiej i żeby dało jakieś może przemyślenie, a nie to, czy jest, wiesz, to idealnie ostre, czy idealnie doświetlone. Na przykład jak ja wybieram tejki, to wybieram te lepiej zagrane. Czy lepiej zsynchronizowana kamera aktor niż to, czy było ostre, czy, czy może coś tam nawet szturchnęło mi kamerę, bo to ma większą wartość dla mnie. Jako filmowca. Tak i to, to często też widać, że właśnie dobre ekipy dają te ujęcia, które są technicznie niby gorsze, tak, mhm. ale lepiej czytają historię I, i często jak rozmawiam z operatorami, którzy, którzy jak gdyby tam mówią, ok, tam jest moja praca, sobie zerknij, ale i tak wzięli to ujęcie, co mi się nie udało, nie? Mhm. bo widocznie nie o to chodzi, prawda, tak. żeby technicznie idealnie nagrać, nie? Tak, to prawda, więc jakby technika jest bardzo ważna. Ale najważniejsze tutaj tak jest historia i cała ta sztuka, i ten, ten ładunek emocjonalny, który chcę przekazać, jaki by on by nie był. E, więc na tym się skupmy zawsze. I polecam wszystkim, żeby się na tym skupić, żeby to było autorskie, żeby to było wasze, moje, twoje, żeby to było takie wynikające z środka, a nie z tego, że, e, że będzie zrobione od linijki. Chociaż tą linijkę warto znać. No, pięknie powiedziane, ja się potem w pełni podpisuję. Można się oczywiście będzie, jak ktoś robi bardzo autorskie rzeczy. No to będzie miał różne głosy, i teraz trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy zachowaniem niby siebie i swojego pomysłu, a jednocześnie takiego szacunku do widza, który jeżeli mu w szczególności to nie leży, albo w większości, prawda, e, osoby, widzowie jakby krytykują coś, no to może też coś mają do powiedzenia, mhm. też co dla nich robimy, nie? I to trzeba znaleźć, tak? Jakby tak. To, to, ten złoty środek. Można to znaleźć gorzej, jeżeli cały czas będą takie złe sygnały. No, ale co zrobić, no to wtedy trzeba albo mod moderować, albo zająć się muzyką. Ja się... <laughs> tak, tak, tak. Nie no, że żartami, że tak, tak. ale no, warto robić swoje, nie? Jak najlepiej się da. I to w naszym przypadku jest świetny, świetnie udowodnione, że i tak nas interesuje w rozmowie, wiesz, dwóch osób, które realizują te, dosyć dużo, prawda, tego typu produkcji. To jak gdyby ważniejsze są inspiracje i sposób dojścia i jak gdyby system pracy, niż sama kamera, na której pracujemy. No, jest po prostu jedno zdanie, czy to taka kamera, czy taka. Bo na wszystkim zrobimy nie co tak. To prawda. Bo w sumie nie jest tak, że to tak determinuje bardzo fabułę. Tak, bo filmy kręcą ludzie, a nie kamery. Wiadomo, że jakby warto mieć lepsze narzędzie niż gorsze, co by to nie było. Chociaż tak jak jest, wiesz, z scenariuszami, no. A kartkę i długopismo, każdy. Tak, Prawda? tak. To mi, to mi, jak gdyby, sprowadzamy, nie, nie chciałem nawiązywać na początku, ale teraz już muszę, bo nie, mamy takie koszulki, wiesz, co, z of mastera tak, mhm. takie jak gdyby motto warsztatów. I pierwsze to było, że najważniejszym parametrem kamery jest nie wiem, czy by myślisz operator? Operator, tak jest. Najważniejszym parametrem kamery jest operator, a druga koszulka to była: można zrobić film tysiąc razy taniej i tylko 10 razy gorzej. <laughs> Poproszę dwie, dwie w rozmiarze M. <laughs> Załatwione, słuchaj, spoczko. Słuchaj, wrócimy do tego, właśnie to jest bardzo ładne, ładne podsumowanie. Wydaje mi się, że właśnie idea i te historie, i to serducho w tym wszystkim musi być. W żadną stronę nie chcemy przeginać, ale od czegoś trzeba zacząć? Więc trochę wiedzy, trochę techniki, a potem już praca nad tą, nad tą historią, i wtedy dojrzejemy. Wiele rzeczy dojrzeje i będzie miało dla nas nowe znaczenie. My do tych rozmów jeszcze wrócimy, bo czuję niedosyt, ale wydaje mi się, że rozmawiamy już bardzo długo. Mm -hmm. Do widzów się teraz zwracam, kochani. Po pierwsze, zostawiamy oczywiście pod podcastem materiały. Michała, zerknijcie do niego. Myślę, że warto i tych filmów tam wypiszemy, ile tam się będzie dało. Także, także obserwujcie i zobaczcie. Jak będziecie mieli pytania, to oczywiście zadajecie je i przy następnym podcaście będziemy do tego nawiązywać. No co, Michała, ja się z Tobą żegnam. Ja z Tobą Pięknie ci dziękuję. Ja też dziękuję za długi wieczór wspólny online. Długi, udany wieczór. Tak. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Tak, trzymaj się. Cześć, Pa.